Cześć, witam was Geek, w kolejnym podcaście Gralogii, ze mną oczywiście jest Bartek, Bart Jakubczyk, siemanko. Siemanko, cześć. No i dzisiaj drugi i kto wie czy nie, czy jeszcze nie będzie innej jeszcze kolejnej części podcastu poświęconego pierwszemu PlayStation, a dokładnie tym razem zajmiemy się grami jakie na PlayStation się pojawiły, bo tych tytułów było dużo. Na pewno dużo i tutaj w zależności od tego, zresztą tak jak sobie dywagowaliśmy pod koniec zeszłego odcinka, pytanie, czy będziesz liczyć wszystkie relisy w zależności od regionów czy nie, no to tam ci wyjdzie prawie 8 tysięcy albo powiedzmy połowa tego. Więc tak czy inaczej, zakładając, że liczymy tylko unikaty, no to parę tysięcy gier, masa. Masa rzeczy, gdybyśmy chcieli próbować omówić chociaż połowę z tego wszystkiego, to, to, to są dni nagrań w tym momencie. Mhm. Wiesz, co ja jeszcze chciałem jedną rzecz wrócić na chwilę do poprzedniego odcinka. Dosyć ciekawa rzecz, o której myślę, nie wiem, czy wiele osób o tym wie, ale gdy rozmawialiśmy o karcie pamięci, mhm. ja powiedziałem, że ona miała 1 megabajt, ty powiedziałeś, że miała 1 megabit. I ty tak. miałeś rację, mhm. bo faktycznie ja potem sobie sprawdziłem, to jest w ogóle niesamowite, że karta pamięci nie jest podana w, normalnie w rozmiarze. Yy, bajtów, czy tam tylko kilobajtów, bitów. Czy tylko Aha. bitów. I zastanawiałem się, dlaczego tak się stało, czy dlatego, że po prostu jeden megabit brzmi bardziej poważnie niż 128 kilobajtów, nie, bo to wiesz, bo nikt nie tak. mówi, że na przykład yy, płyta CD ma pojemność tam 5200 megabitów, nie, czy tam 52000 <laughs> tysiące megabitów, nie, mhm. bez sensu, właśnie w mhm. megabitach liczy się przepustowość, a nie wielkość, nie, dlatego byłem ciekawy, ale fakt, Faktycznie, miałeś rację, eee, kartę pamięci miała 1 megabit. Tak, ale co jest jeszcze ciekawe, bo ja sobie troszeczkę zacząłem sz szperać w internecie i w zależności od miejsca, w które trafiłem, było albo 128 właśnie kilo, mhm. albo 125. I to Aha. też sprawiło, że miałem taki znak zapytania nad głową, nie wiedziałem z czego to w ogóle wynika, ale nie udało mi się dotrzeć do jakiegoś sedna tego wszystkiego, mhm. z drugiej strony ja troszeczkę, jak tak wspominałem poprzednie nagranie, to sam miałem troszeczkę ubaw z samego siebie, bo wiesz jak jest, jak czasami ktoś Cię obudzi w środku nocy i jesteś w stanie wyrecytować konkretną no. rzecz z pamięci. I tak samo właśnie u mnie było, jak spytałeś mnie o ilość bloków, że gdyby ktoś mnie spytał, kiedy rozmawiasz wśród znajomych, ile bloków miała karta pamięci? No, 15, to jest oczywiste. A ja pamiętam, że żeby o to spytałeś, to ja nagle zacząłem sobie to wyobrażać. Jezu, ile tam było? Trzy rzędy? Nie, trzy kolumny, Ile rzędów? Nie byłem mhm. pewien, czy 9, czy 12, czy 15. A oczywiście, że 15. Ja sobie nawet później odpaliłem, podłączyłem sobie te szaraczki, które tutaj leżą po mojej stronie, nawet sprawdziłem sobie stare savey u, u siebie. Także to była taka fajna podróż do wspominek, mhm. ale powiem Ci szczerze, że po dzisiejszym odcinku ja nawet jak sobie przygotowywałem tytuły o których będziemy rozmawiać ja już wiem w co ja będę grać w najbliższych tygodniach i nawet o tym wspomnę ale do <noise> tego jeszcze dojdziemy dobra. ale powiem szczerze że bały bartek jest u jestem zajarany jak komornik przed przejęciem lokalu albo i po dobra ja wiem dlaczego wynika z tego raz że raz było 125 raz było 128 bo hmm. jeżeli liczymy megabit zawsze faktycznie ile to jest kilobajtów dzieląc przez 8 więc jeżeli po podzielisz 1, czyli tak jak jest 1 megabit przez 8 mm. to jest 125 KB. Ale jak okay. podzielisz e, tyle ile faktycznie tyli, czyli 1024 mm -hmm. na 8 to wtedy jest 128 KB. I Taka zagadka mała rozwiązana cieka super. Mała ciekawostka. Dobra. E, PlayStation ruszyło, było przygotowane całkiem nieźle do premiery swojej konsoli. E, przygotowali dużo tytułów, niekoniecznie dla amerykańskiego, europejskiego gracza, były to tytuły, które miały jakoś nas przekonać, bo faktycznie w Japonii były te tytuły bardziej na japoński rynek, na przykład Majongi, tak, w Oj, Europie tak. I w Stanach, to to nie miało w ogóle jakby sensu, ale faktycznie mhm. zajmiemy się bardziej tą premierą w Stanach, gdzie do tych gier, które doszły, wyszły na, w Japonii na premierę, do, nie do wszystkich, do tych, do tych lepszych, oczywiście mhm. dorzucono sporo tytułów na rynek amerykański. No i potem jeszcze, oczywiście, przyszła, przyszedł czas na Europę, która tak naprawdę dostała tylko jeden tytuł więcej. Tak. No ale sobie o tym, o tym omówimy. Przede wszystkim, jeden z najważniejszych tytułów, który pojawił się na PlayStation, to na pewno był Ridge Racer, czyli wyścigi, które miały szybką, trójwymiarową grafikę z. No i to było coś w tamtym czasie coś takiego można powiedzieć gorącego, bo przypominam, że bardzo Sega gorącego. miała na początku miała Formułę One od Yusuzukiego, no to tam nie było tekstur, potem była ta Daytona USA, <laughs> która już miała teksturowaną grafikę, ale jeździło się w zasadzie tylko no chyba tam były trzy trasy, nie pamiętam. No i Ridge Racer wychodzi, dużo samochodów i Absolutnie fantastyczna oprawa, łącznie z prerenderowanym intrem, z tą aktorką, o którą mówiłeś, Reiko Nagase. A, no właśnie. Ja nie miałem okazji zagrać w Ridge Racera, bo w tamtym czasie nie miałem PlayStation, więc mm -hmm. ja grałem tylko w te gry, które w tamtym czasie wychodziły na PC-cie również z PlayStation, ale czy miałeś w ogóle okazję zagrać w któreś z tytułów startowych, z tych podstawowych? Bo ja oczywiście grałem w kilka i o tym powiem zaraz, ale akurat Rich Racer mnie niestety ominął. A mnie właśnie nie. To była zresztą jedna z pierwszych gier, które ja w ogóle ogrywałem na PlayStation i ja serię Rich Racer, a w zależności od regionu Rage Racer, bo później nazwa została też zmieniona, ogrywałem bardzo, ale to bardzo namiętnie. Type 4, które było później w ogóle wydane, bo tam było kilka części, to była moja ulubiona część. Z jednej strony wszystko to, o czym wspomniałeś, to jest prawda, ale ja zazwyczaj byłem w większości mojego życia i po dziś dzień głównie to dominuje. Fanem, jeżeli chodzi o wyścigi, tych arcade'owych wyścigów. Mm -hmm. Mnie symulatory, nie wiem, jak u Ciebie, mnie one tak nie jarają. Okej, okay, żeby było jasne, lubiłem gran Turismo i kilka niektórych tytułów też, ale w moim mniemaniu może dlatego też jestem ogólnie fanem wie wielkiej, wielkiej Japońszczyzny, gdzie te arcade'owe, wiesz, gaz do dechy, nieważne ile jest, jest na liczniku, im więcej, tym lepiej, zamazany obraz, mm -hmm. wchodzenie w zakręty na kontrolowanym ręcznym, który nie ma absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością, to było to, co mnie jarało i do tego oprawa muzyczna, która... Tam była, też mi strasznie pasowała taka mieszanka elektroniki, troszeczkę tego japońskiego jazzu. Dla mnie to był ten flow, który u mnie startował. No oczywiście późniejsze rzeczy, o których wspomniałem, na przykład Gran Turismo, sporo przy tym spędziłem, ale Ridge Racer, jeżeli chodzi o pierwsze PlayStation i wyścigi. To był taki tapnacz w moim mniemaniu, mm -hmm. nie mam pojęcia czy ty później w ogóle nadrabiałeś Ridge Racera, miałeś gdzieś tam okazję nie, nie, pobawić nie. się? Powiem ci, że nie wiem czy w ogóle w jakiegokolwiek Ridge Racera szczerze mówiąc grałem, czy w ogóle hmm. mnie ta, ta seria jakoś totalnie... Ja, ja nigdy nie byłem wielkim fanem samochodówek, dla mnie w tamtym czasie samochodówki to był... Ni... w tamtym czasie to Screamer przede wszystkim, to była taka... Okay gra na, na PC i to były mega wyścigi, ale które miały myślę, że dużo z Ridge Racera, bo to był taki, ja nie wiem czy w Ridge, Racer, Ridge Racerze to nie jest też to, że jak wchodzisz w zakręt to automatycznie staje bokiem samochód, to było w Ridge, w Ridge eee, Racerze? Coś takiego? Wiesz co, może nie automatycznie, po, przy ostrzejszych zakrętach po chwili tak, auto przechodziło w taki poślizg, ale standardem było to, że kiedy zbliżałeś się do zakrętu klasyka na kontrolerze PlayStation, na X-ie gaz, w tamtych latach na kwadracie ręczny to wchodziłeś, trzeba było na chwilkę puścić tego X-a, wcisnąć kwadrat i od razu przejść z powrotem mm -hmm. na X-a, zarzucałeś autem, no i później przez jakieś 15 sekund leciałeś sobie bokiem. Mm, no to właśnie Screamer miał to, że tam się nie hamowało. On automatycznie przy zakrętach wchodził, nie? Mm. Drugimi wyścigami był Wipeout. To, była, to był też ty tytuł. Nie był samochodowy, ale był bardzo szybki. W iPauta grałem już na pc tylko nie wiem, czy to była dokładnie ta sama wersja, która pojawiła się na PlayStation, bo tam na pc też się ich kilka pojawiło. Wersji iPauta się... była masa. Wiesz co? W wersji iPauta była masa. Ta, która wyszła na PlayStation, nie jestem pewien, czy ona się w ogóle później na pc pojawiła. Chyba dopiero późniejsze rzeczy mhm. i bardzo, w ogóle, bardzo podobnie jak z Ridge Racer, PEND. Czas reakcji i to w Wipeoutzie wyśrubowany dużo, dużo bardziej. robił niesamowitą robotę. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wspominaliśmy podczas poprzedniego odcinka o Link Cable, o graniu na dwóch telewizorach i tak dalej. Wipeout był tytułem, który był przez nas żyłowany, jeżeli chodzi mhm. o Link Cable. Mój serdeczny przyjaciel z dla Patryk, ksywa biały. Nic wspólnego z jakimiś używkami. Zabłodzi byliśmy, absolutnie. O tym pomyślałem od razu. <noise> no, dlatego wołałem <noise> powiedzieć, że nie. To powiem ci byśmy strzelali takie nocki i oczywiście im wyższy poziom trudności, tym większa prędkość. W pewnym momencie to była czysta pamięć mięśniowa, na czas reakcji nie było absolutnie tutaj miejsca i system model sterowania był bardzo ciekawy. Bo z jednej strony, Okej, okay, miałeś sterowanie na krzyżaku, gdzie ten poduszkowiec, tak go nazywajmy, skręcał sobie w lewo w prawo, ale za to bampery, które mieliśmy z tyłu odpowiednio albo zarzucały tyłkiem. Albo przyciskały trochę przód, więc w niektóre zakręty chciałeś wchodzić troszeczkę ostrzej, ścinając je, w inne chciałeś odpowiednio zarzucić. Więc w pewnym momencie, jak grałeś na tych najwyższych poziomach trudności, to przypominało wklepywanie komba w tekenie. To było dokładnie to, mhm. ale powiem ci, że perfekt lapy strzelane trzy pod rząd, mało co dawało w tamtych latach tyle satysfakcji, co właśnie wipeout i ścieżka dźwiękowa. To jest znowu bardzo podobnie jak w Rage Racerze, tylko jeszcze wyższy poziom elektronika. Choćby warto tutaj Prodigy wspomnieć, które w Waypawdzie 2097 się między innymi pojawiło. Masa soliny dobrej elektroniki, techno, elektro, naprawdę mieszanki DramatBase'owe. bassowe. To, to było coś, co sprawiało, że pęd, emocje, adrenalina no, buzowały w tobie po prostu. No właśnie, właśnie to, co wspomniałeś, to w mi przypomniało, że właśnie że w wipeaucie miałeś tą możliwość hamowania jeszcze bokami, nie? Że, że mhm. na lewy i na prawy miałeś te, te, nie wiem jak to się nazywa, te, te lotki, które się otwierały. I tak. potem, potem to zostało skopiowane w hmm, Episode One Racer. Bardzo podobny był system. Już co że tam tu było... akurat nie grałem, więc nie wiem. Aha, no ale to też właśnie była na tej zasadzie, że pamięć mięśniowa, że jedziesz po prostu i na pamięć wklepujesz. No, Wipeout był fajnym tytułem. Ja właśnie chyba grałem w tego 2097 na PC. Mm -hmm. Wtedy pamiętam, że na PC dużo tych gier wychodziło, bo potem był jeszcze High Octane, również mm, tak. takie, taka gra troszkę nawiązująca do tego. Ale tak, tak, to był jeden z takich tytułów, który faktycznie myślę, że zawładnął też, znaczy zarządził przede wszystkim, że był tam bardzo fajny soundtrack. Taki właśnie techno też to kojarzę. Pojawiła się też Biatyka i akurat hmm. tutaj grałem, też grałem na pececie, bo wyszła na pececie, to była pierwsza Biatyka na pececie, która wyszła tak hmm. naprawdę z PlayStation i to był Battle Arena Toshinden. Tak. Dzisiaj jak się na to patrzy, ja mówię, kurde, jakie to było takie, jakieś takie klockowate, nie, jakieś Drewniane. takie niemrawe, nie, coś, Aha. coś tu nie grało w tym, w tym. Ehm, natomiast ja pamiętam, że jak na pececie grałem w Battle Arena Toshinden, to on się pojawił po Tekenie chyba. No to nie było takich rzeczy. Był FX Fighter, który był strasznym syfem, i nagle dostałeś Barta na Arenato Shield, gdzie są te postacie faktycznie, i one walczą i te ciosy i wiesz. Ale faktycznie to było takie, nie było tej dynamiki w tej grze. Była to taka, wydaje mi się, pierwsza próba PlayStation zmierzenia się z bijatyką. Oni jeszcze troszkę, wydaje mi się, badali teren, i tam faktycznie to jeszcze nie było to. Grałeś w ogóle w Toshindena? Miałeś okazji? Grałem jak najbardziej, jak najbardziej grałem w jedynkę, w dwójkę grałem, męczyłem dość mocno i powiem ci, że strasznie dobrze to pisałeś. Ta klockowatość, ja zawsze mówiłem, jest masa takich gier, gdzie możemy śmiało określić, że postacie są wyciosane z drewna. Zupełnie jak o aktorach czasami się mówi, co nie? Jakby mhm. ktoś wziął siekierę, cztery razy ciachnął, powiedział jest ok. I nie mówimy tu tylko o grafice, bo dobra, to są pierwsze podrygi 3D. Luz, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ale z drugiej strony system walki, gdzie oni tak naprawdę eksperymentowali z systemami 3D, to był ciężki temat. I zresztą później tego rodzaju bijatyki też się pojawiały, które no próbowały i różnie z tym wychodziło, ale Battle Arena to Shinden y, to był dla mnie troszeczkę taki mem. Grało się w to na osiedlu, ale faktycznie to była raczej taka troszkę gra -żart, a później, zresztą pamiętam, że chłopaki z PSX Extreme chyba w ósmym, w ósmym, czy no, w których z pierwszych odcinkach magazynu y, zrobili taki klasyczny w ówczesnych czasach jeden ze swoich komiksów, gdzie właśnie przerobili sobie Battle Arena to Shinden mhm. i tam właśnie jeszcze ówcześni redaktorzy, Hip, Ściera i cała reszta właśnie się wydurniali, osymulując oczywiście coś, co ma wspólnego z bijatyką, więc powiem ci, że biorąc pod uwagę, że to u nas był mem, a później czytając gazetę zobaczyłeś, że inni sobie zrobią z tego jaja, to gra była po prostu takim bardziej osiedlowym żartem w pewnym momencie, niż taką rodowitą bijatyką. No ale wiesz co, wtedy nie było jakby yy, za bardzo konkurencji, no bo był Virtua Fighter, był na Sege Saturn, mm -hmm. Ten pierwszy Virtua Fighter, ten klasyczny z automatów jeszcze segowskich, przeniesiony na Saturna, to nie posiadał tekstury, on wyglądał strasznie biednie. To Shinden był tutaj jakby, wiesz, jakby nową generacją tych biatek. Oczywiście to nie było tej płynności, nie było tej, um, nie wydaje mi się, mechanik, które przemawiały za Virtua Fighterem taktyk. Tutaj to była taka dosyć prosta... E, biatyka trochę bez, jakby nie było żadnych juggli, nie było wiesz, tam, to, to było tylko takie zrób kilka ciosów, bo chyba każda postać miała po trzy specjalne ciosy i to tak. takie było, takie trochę nijakie, nie? pociskaj czy... zabij, leć dalej, no jakby to, to jest mega, mega skrót tej gry. Mam wrażenie, że takie trochę bardziej tech demo było właśnie tych, tych nadchodzących bijatyk. A jedna z ciekawostek, to jeszcze mogę powiedzieć, pewnie starsi widzowie, słuchacze może będą pamiętać, jedną z ukrytych postaci w Battle Arena to Shinden był Airform Jim, mm -hmm. e, słynna dżownica, która zadebiutowała tak naprawdę na Genesisie, też była na SNESie i na PCcie. E, natomiast tutaj była też postacią e, grywalną. Co jeszcze Jak ciekawego się tu pojawiło? E, Street co? Fighter ja The mogę... Movie, droga Od, no bijatyka. I, i zabrałeś <laughs> mi, i zabrałeś mi, wiesz co, chciałem wspomnieć o dwóch rzeczach, ale dobra, przejdźmy do Street Fighter The Movie, jeżeli pozwolisz polecę pierwszy. No. Niepopularna opinia. Ja wolałem Street Fighter The Movie bardziej niż pozostałe Street Fightery w tamtych, w tamtych latach i głównie dlatego, może wstydzić się przyznać teraz, ale okej, okay, ja wtedy byłem dzieciakiem, i ja byłem zejdy filmem Street Fighter w tamtych latach, mm -hmm. tak? Okej, okay, jeżeli teraz to się zobaczy, to jest tragedia. Wtedy byłem dzieciakiem, zobaczyłem film na podstawie gry, która mnie jarała, i jarałem się tym, tak? Jakkolwiek Jean-Claude, ja wam dam zagrał w tym filmie, to jest inna kwestia, i pozostali aktorzy też, ale Street Fighter mówi powiem ci. Mi się podobała w ogóle oprawa graficzna, mówiąc nawiązanie to była jeszcze ta stara taka technika, gdzie mój mózg widział te gry 2D, typu Mortal Kombat, typu Street Fighter the Movie, jako dużo ładniejsze i chyba to nie jest aż tak dziwne, niż te pierwsze podrygi w 3D, bo to było bardziej mm -hmm. wiarygodne, mm -hmm. bardziej rzeczywiste, zbliżone do rzeczywistości niż te pierwsze gry 3D. Po prostu, okej, okay. to były wciąż zeskanowane osoby, na które po prostu, które później zostały wrzucone do gry, ale to jakoś Mózg kupował, a pierwszych podrygów w 3D absolutnie nie. A pomijamy fakt, że Street Fighter The Movie był częścią bardzo zbagowaną, był bardzo niezbalansowany i w ogóle to, to nie był dobry Street Fighter, ale ja go uwielbiałem. To mnie zawsze zastanawiało jaka była droga do wydania, bo wiesz na początku był Mortal Kombat, nie? Mortal Kombat, potem był film Mortal Kombat i nagle ci... Ale był Street Fighter przed Mortal Kombat przecież, nie? I jest. nagle stwierdzili, że może też przenieśmy go na film więc zrobili Street Fighter The Movie no ale skoro Mortal Kombat był popularny bo były te postacie digitalizowane no to zróbmy też grę z digitalizowanymi postaciami. Natomiast to co jest chyba ciekawe to to, że faktycznie w Street Fighter The Movie te postacie, to tam chyba faktycznie Jean-Claude Van Damme walczył, to były postacie chyba przeniesione mm -hmm. faktycznie z filmu, to nie były jakiś tak. randomowi aktorzy, nie? To chyba nie, normalnie... to było Nie, to, to było przeskanowane. Zresztą można sobie zobaczyć nawet gameplaye. Ja teraz w tym momencie, bo pamięć bywa troszeczkę zawodna, a ja Street Fighter a The Movie nie odpaliłem, bo. T... 15 lat albo jak jakiś dłużej, yy, ale yy, większość, na pewno większość tam była zeskanowana. Zresztą yy, jest masa filmów z gameplayami, i nawet jak gdzieś tam ostatnio yy, patrzyłem tylko w ramach ciekawostki, to no Jean-Claude Van Damme tam jest, także mhm. można sobie ewentualnie yy, po, po, pograć Jean-Claude'em i, i pomaszować troszeczkę. No ale, gdyby ktoś chciał grać kompetywnie jeszcze w jakieś stare tytuły, to lepiej wybrać innego Street Fightera. Gdybym miał polecić, no to Third Strike to jest absolutnie jeden z najlepszych Street mm -hmm. Fighterów, i tam ludzi po prostu zapraszam, jeżeli ktoś lubi stare dwa deki. Właśnie ten Street Fighter jeszcze mnie tam, tam Kylie Minogue grała jako Kami, chyba? Yes, tak, nie! Dokładnie. Tam, <laughs> ja to ja widziałem kiedyś, ale ja już nie pamiętam tego, nie? To nie to... był dobry kunsz aktorski, tak? Kursz tutaj to jest myślę, że spora przesada. Myślę, że śpiewa dużo lepiej niż, grac, niż gra, chociaż fa tak. tak, fanem i twórczości muzycznej też specjalnie nie byłem. No, z dwa kawałki w życiu mi się podobały. Mamy tutaj jeszcze mega fajną rzecz, ponieważ mamy jeden z tytułów, który nie był robiony przez japońskie studio, a przez Ubisoft, mianowicie Pierwszy Rayman, który zadebiutował również na. PlayStation. E, mhm. Ja powiem Ci, nie tak dawno miałem e, taki zapał, żeby zagrać w Raymana i przejść go na akurat na sedze Saturn, bo podobno ta wersja na Saturnie jest najlepsza. Mhm. E, I powiem Ci, ten Rayman to jest, to jest masakra. Jak to jest, jaki tam jest poziom trudności? próbować, to kiedyś przejść. Raymana? Ja to grałem właśnie na PlayStation. E, nie grałem masakra na inne wersje. Chociaż nie, 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 lata później odpaliłem jeszcze na PC, ale pamiętam, że szybko wróciłem na PlayStation z nieznanych mi w tym momencie powodów. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale zgadzam się. Poziomy trudności, jeżeli chodzi o to przejście lat 90., one były dość solidnie wyśrubowane. Wydaje mi się, że to jest ta naturalna droga takiej ewolucji z automatów, gdzie chciałeś, żeby wszystko było trudne, no bo trzeba wrzucać pieniążki, tak? No to przecież dzieciaki zamiast kupować no. drożdżówki w szkole musiały ten hajs zużywać na automaty. Gdyby moja matka wiedziała, ilu rzeczy w szkole nie zjadłem, tylko przegrałem na automatach, to pewnie by mnie zakatrupiła, ale tak to wyglądało i ten poziom trudności to było coś. Wtedy chorendalnego dla młodego umysłu, chociaż ja chyba zawsze miałem w sobie od najmłodszych lat jakiegoś takiego solsowego maniaka, i ja bardzo szybko zacząłem się jarać grami, które były trudne. Więc mhm. mimo takich początkowych jakichś, wiesz, obaw, to, że się często ginęło, to, że faktycznie trzeba było powtarzać, dla mnie to było na zasadzie, aha, dobra, okej, okay, ja potrafię, ja potrafię, i jeszcze raz, mhm. jeszcze raz i tak do skutku. Więc mi. Rzadko kiedy się w młodym wieku trafiały gry, które by mnie odrzuciły przez to, że było ciężko. Chyba, że były zbagowane, to jest inna kwestia. No ale skończyłeś Raymana? Czy nie? Pierwszego nie. Nie skończyłem. Nie skończyłem, Mało to skończył. ale. <laughs> ale nie jestem w stanie nawet powiedzieć ci, dlaczego go nie skończyłem. Wiem, że go nie skończyłem, ale. Ale Bóg jeden raz wiedzieć dlaczego. Chociaż powiem ci fajnie, że o tym rozmawiamy, bo teraz moje wewnętrzne ego zaczyna się troszeczkę odzywać i chyba, chyba trzeba sobie spisać. Wiesz co, ja sobie chyba po prostu po nagraniu <grym> spiszę dodatkowe tytuły, które muszę skończyć przez to, że mały Bartek nie skończył. Ja na PC grałem w Raymana, to tam powiem ci, bardzo szybko rośnie ten poziom. Ten pierwszy. Wiele osób widziało tylko ten pierwszy dżunglę, a, tak. a potem mhm. jak już był świat nutek. To już, już, już tam, już się polegało na tym. Nie? Ja i mm. ja, ja pamiętam, że jak grałem w latach 90. W Raymana, tylko jak grałem na PC, -cie, to też do i już dalej była masakra. nie? już tego nie mogłem przejść. <grym> e, Ale dobra. powiem ci, że skoro no. wiesz co, wspomniałeś o trudnych tytułach. Ja myślę, że jeden warto po, poruszyć jeszcze dodatkowo, który były w tytułach startowych. Kojarzysz te tak zwane Bullet hele gdzie latało się samolocami, no, no. strzelało mm -hmm. i tak dalej. Right, I right, właśnie jednym z Dokładnie, Project Raiden, który był jednym z tytułów startowych na pierwsze PlayStation, to był bardzo fajny tytuł, bo to był też jeden z tych rodzajów gier, właśnie te bullet helle, na których ja zużyłem sporo pieniędzy moich rodziców, naprawdę, naprawdę sporo i był czas, gdzie ja się strasznie, strasznie tym jarałem. nawet parę lat temu miałem powrót do właśnie bullet Heli. Mm -hmm. Ryden był jedną z tych gier, które no takiego bakcyla u mnie gdzieś tam zakorzeniło, które sprawiał, że mi się chciało w to grać. Najbardziej lubiłem wiesz który moment? Jak już ekran robił się praktycznie nieczytelny i gra zwalniała, bo to było praktycznie w każdym bullet hellu i no nawet tak. na dzisiejsze czasy, wiadomo, kiedyś to było związane z tym, że po prostu silnik nie wyrabiał, bo było tego tak dużo. Natomiast później, z tego co wiem, to zostało zachowane właśnie po to, żebyś no, miał szansę się w tym wszystkim odnaleźć, kiedy tak naprawdę twój samolocik... Tekstura jest mało samolotu istotna. Istotne jest to, że w środku samolotu, jak był sam samolot, była taka kropeczka i dokładnie tam, gdzie cię dotknął pocisk przeciwnika, dopiero wtedy ginąłeś, co nie? Więc w pewnym momencie to był cały ekran zasiany kuleczkami i po środku ty patrzyłeś, czy twoja kuleczka jest w pustej przestrzeni, tak naprawdę. Ale w ogóle ciekawa rzecz, bo Ryden chyba był, znaczy ten Project Ryden, ogólnie ta seria Ryden była dwuwymiarową i chyba ta wersja Project Ryden też była całkowicie dwuwymiarowa, to nie był, tam nie było chyba grafiki 3D w ogóle. Nie było, to był rzut, rzut z góry. Z góry, no. Gdzie? Tak, to był typowy rzut z góry, to był scrollowany shooter, gdzie leciałeś po prostu na tym takim prostokąciku sobie do góry, ale tam była rysowana grafika. Później już te gry zaczynały dostawać trwy, trójwymiarowe obiekty, na przykład jakieś tamty, mhm. które się ruszały, jakieś działa i tak dalej. Ale początki to był typowy side scroll shooter, czy też bullet hell, zwał jak zwał, gdzie leciałeś i patrzyłeś na rysowanki, które próbują cię zabić. No ale zobacz, to wtedy jeszcze na y, premierę PlayStation jednak było. Te gry jeszcze były trochę jakby jedną nogą w poprzedniej jakby generacji, nie? Bo jednak te Jasne. gry całkowicie dwuwymiarowe wychodziły. I tutaj ten wspomniany Project Ryman, y, Street Fighter The Movie, to były gry dwuwymiarowe. I z tego co widzę, to jeszcze NBA Jam, który też jest y, y, tą koszykówką z postaciami, które mają wodogłowie i to też jakby <laughs> jest, jest dwuwymiarowe, nie? Czyli jeszcze oni jakby tak. całkowicie nie szli w to, no bo wtedy to trochę wydaje mi się, że po części to jeszcze raczkowało. A, podejrzewam, a eksperymentowali że eksperymentowali mocno. A podejrzewam, że też gracze chcieli tych tytułów właśnie takich, hmm. wiesz, staroszkolnych, jeszcze dwuwymiarowych i one też miałyby dosyć popularne i na, jak pokaże historia PlayStation, tak naprawdę bardzo dużo gier wychodziło dwuwymiarowych, na przykład Biatyk, nie tylko, nie tylko trójwymiarowe Biatyki. Czy jeszcze chcesz coś dodać o tytułach startowych? Bo ja tutaj niestety nie widzę już nic, co, co bym znał. Wiesz co, myślę, że nie. Tam można by ewentualnie espn wspomnieć, ale to nie była żadna szczególna gra. Jeszcze co mieliśmy na start? Mieliśmy total Eklipsa Turbo, to ewentualnie tutaj, jeżeli ktoś lubił te wyścigi takie z automatów Yy, czy coś jeszcze? Kilik, no ale Combat. w Kilika nie grałem. Air Combat jeszcze był, no Ale też... Air Combat, on wyszedł w 95. Yy, jeżeli dobrze pamiętam, to był. W, że, tak, bo on był na premierę amerykańską. Myślę, mhm. że Air Combat jest istotną rzeczą do w, wspomnienia, ponieważ Damko które właśnie wykonało pierwszą część Air Combat, a później znane już jako Ace Combat i zamienione oczywiście mm -hmm. w całą serię, bo mamy najnowszego, mamy Ace Combat 7, przy którym po dziś dzień bardzo fajnie się bawię i jeżeli ktoś lubi, to bardzo, bardzo polecam. Natomiast Air Combat to był, polecam, żebyście sprawdzili sobie jak to w ogóle wyglądało. To nie była gra, która była ładna i to nawet nie chodzi nawet o to, że jesteśmy teraz zboczeni ówczesną, obecną grafiką, tylko ówcześnie to Nie była zbyt ładna gra, ale ona się całkiem dobrze przyjęła. Stąd później w kolejnych latach pojawił się Air Combat Ace Combat, już w sumie dwójka, później trójka. I to był tytuł, który zrobił naprawdę spore zamieszanie. Mimo wszystko, mimo że był brzydki, nawet dla mnie w tamtych latach, to nie była gra, która mi się podobała na samym początku. I ja w Air Combata nie zagrałem. Ja zagrałem dopiero w Ace Combat dwójkę, przez to, że właśnie mój kolega z bardzo mocno mi go polecał. Mm -hmm. e Zamknijmy tutaj ten temat tych tytułów startowych. Ja teraz zadam Ci takie pytanie. Jaka była Twoja pierwsza gra, jaką grałeś na PlayStation? Jaka była moja pierwsza gra? Czekaj, bo teraz muszę się odnieść. Ja opowiadałem poprzednim razem, jak pierwszą grę, którą widziałem u mojego kolegi. Czyli w sumie to byłaby pierwsza gra, którą zagrałem czyli na Command PlayStation. Oma Ten Conquer. Ten Conquer i zaraz potem Suikoden. Natomiast w momencie, kiedy. W momencie, kiedy kupiłem PlayStation, nie wiem, czy kojarzysz, do PlayStation było dołączone Demo One. Mhm. To był ta, klasyczny taki dysk Demo One. E, tam był Kula cool Ward, tam World, Demo, cool Award, demo e, Tekena, czegoś tam jeszcze, ale pierwszą grą, którą zagrałem swoją, była no, tragiczna pobyłka, którą po prostu sprzedawca wcisnął mi jako młodemu łebkowi bo nie wiedziałem, bo się nie znałem yy, i po prostu powiedział, że dorzuci mi do, za, tam za jakąś małą dopłatą Cezar z Palace. No i jak nazwa wskazuje... <noise> jakiś boks albo ten... Kasyno. Kasyno! Oczywiście, <noise> że kasyno. Sorry, to, to nie była dobra <noise> gra. To nie była <noise> dobra gra, ale ponieważ ciężko zarobione pieniądze z odszkodowania za... Nie pamiętam wtedy, czy to była skręcona noga, czy skręcona ręka, nieważne. Ja tych wypadków miałem sporo w życiu. To były ciężko wyciągnięte od życia pieniądze i ja z uporem maniaka siedziałem i grałem w tą ruletkę i mówiłem sobie, to jest fajne Bartek, to jest fajne, po czym po pół godziny włączyłem Demo One i grałem w Cool Award, które było świetną grą, no i w Demo na Trójki, <laughs> więc to były wiedziałem, początki z moją. Wiedziałem, że Cezar Palace to jest y, y, kasyno, bo... Na jeden z ostatnich streamów otwierałem paczkę z grami na CDI i miałem też dwie gry Caesar Palace. Jedna o, to yes. był właśnie Box, a druga to była właśnie Casino. Y, Moją pierwszą grą, y, którą grałem, bo jak już nie będę powtarzał kolejny raz, że nie miałem PlayStation, ja w tamtym czasie chodziłem do tych przybytków takich, co się płaciło o dyszkę, y, były konsole, no i mogłeś sobie powiedzieć, co chcesz, co chcesz odpalić, nie? Co mają Aha. ci odpalić. Moją pierwszą grą był Loaded tutaj pokażę i pokazuję tą grę z dwóch powodów. No, dlatego, że była to jedna z moich pierwszych gier, która, którą grałem na PlayStation i która miała bardzo pozytywne recenzje na Secret Service'ie i że podobno to taka świetna i fajna, naprawdę mega fajna strzelenka do dzisiaj uważam, że to jest mega fajna gra. Natomiast to, co warto jeszcze wspomnieć, że na początku gry na PlayStation nie pojawiały się w pudełkach plastikowych, ale pojawiały mhm. się w tak zwanych longboxach. Około 100 gier wyszło w tej formie właśnie w longboxach, jeżeli ktoś chce. Myślę, że fajna kolekcja. To były właśnie takie pudełka. Czekaj, mam jakieś zwykłe pudełko, pokażę jak to wyglądało. O mniej mm -hmm. więcej tak. Także longboxy były, były na początku dosyć, no w zasadzie bardzo popularne, tak, dopóki nie wyszły te plastikowe pudełka. W każdym razie, to była moja pierwsza gra, w jaką grałem. To nie była oczywiście gra na premierę. Miałaś w ogóle okazję zagrać w loaded? Akurat Blowed nie, ale jeżeli już, jeżeli już mówimy o pierwszych grach, coś yy, podobnego, jeżeli mówimy o shooterach, to była jedna. To był jeden z pierwszych piratów, które miałem na swoją konsolę. Bo nie oszukujmy okay. się, ta konsola od razu posz, poszła do spiracenia, tak? To nie, był, to nie był czas, gdzie mnie jako młodzieńca było po prostu stać na cokolwiek. Natomiast jedną z takich pierwszych gier i yy, w kwestii shooterów, to będzie One. Nie wiem, czy w ogóle słyszałeś o takiej grze. One? One. Po prostu One. To mm, był cały nie. tytuł. Gra... To też był shooter, gdzie miałeś różne ujęcia. Co prawda postać była w 3D, ujęcia były w 3D, ale czasami m, bliżej to było tak naprawdę mieszance 3D i 2,5D, gdzie czasami mm -hmm. poruszałeś się po takim korytarzu, gdzie leciałeś po prostu bokiem. Czasami widziałeś od frontu całą akcję. Gra prosta, ale dawała mi masę, ale to masę frajdy w tamtych latach. A później, powiem ci, ja bardzo szybko m, przeszedłem w, taki, w taką strefę japońszczyzny, tak? U mnie to albo były bijatyki, albo japońskie RPG. To było najwięcej rzeczy, które ja ugrywałem wtedy, mm -hmm. więc y, wspomniano już Suikoden, Tekken 3, Metal Arena Toshinden i, i zaraz pewnie na pewno wspomnimy kilka pozostałych, bo chciałbym troszkę chronologicznie zachować, ale było tego sporo. No i oczywiście z wyścigów Rage Racer, no Need for Speed gdzieś się pojawiały, te Gran Turismo i to cała reszta, która będzie na pewno mm -hmm. za chwilę wymieniona, ale, ale początki to było to, co wspomniałem właśnie. No właśnie, bo teraz mamy tutaj problem czy zachować tą chronologię, bo e, ja szczerze mówiąc nie mam przygotowanych tych moich gier chronologicznych, analogicznie jak to latami było jasne więc może zrobimy tak że ty zaczniesz mówić o swoich typach. Ale zanim jeszcze to zrobimy, ja jeszcze jedną mhm. rzecz znalazłem, którą chciałem się tutaj pochwalić. Ja powiem ci, że mam w czeluściach swoich szafek, mam gry, o których nigdy nie słyszałem ich nigdy nie widziałem. One się pojawiają w tajemniczy sposób u mnie w domu, nie wiem skąd. Teleportują się. To jest taka się. gamingowa dla ciebie. Tak, to jest, to jest w ogóle wiesz, to jest jak pokój życzeń z Harry'ego Pottera. Pojawia się coś nie wiadomo gdzie. I chciałem ci pokazać, <laughs> ostatnio wspomniałeś, że na ostatnim podcaście wspomniałeś, że chciałeś mieć Pocket Station. Oj tak. I zobacz, znalazłem grę jedną na Pocket Station. Mam. Jeszcze najlepsze jest to, że ta gra jest zafoliowana, ona nie była jeszcze otwierana, jest w oryginalnym chyba opakowaniu. Nie wiem, co to jest za gra, <grych> ale chyba to działało tak, że to się odpalało na PlayStation, hmm? a na Pocket Station jakby miałeś dodatek. Nie wiem, to jakiś, o jakimś takim kocie jest, nie wiem, czy zobaczysz jakieś takie. Generalnie dziwne, widzę, dziwne widzę, coś. widzę, ale. Nie słyszałem dziwne, o tej grze dziwne, w ogóle, że... nie zdam? Nie no, ja nie sądzę, żebyś tak o niej w Polsce <laughs> słyszał, nie? Nawet nie wiem, co tu jest napisane, nie? W każdym razie, w każdym Słuchaj, razie... Yy, mój drogi, Google Translate, yy, pierwsza rzecz. Tak, Druga można. rzecz, Google Search i, i zobaczymy, co się stanie, tak? Tym Ewentualnie ty... może udać się sprzedać za horrendalne pieniądze kiedyś, bo to jest takie typowe, wiesz, NNWP, nigdy nie wyjmowane z pudełka. No to jest właśnie na mnie dziwne, że ta gra jest w ogóle nierozpakowana, że ma jeszcze tą, wiesz, ten łaj, ten, y, tą folię, nie? Hmm? I, I nie wiem, nie wiem skąd się u mnie wzięło, szczerze. Tak, że tak mówię, że mam coś na Pocket Station. <laughs> to są dobre trapy, Okej, okay, to może ja przelecę y, po kolei troszeczkę. Chciałbym zacząć od tego roku 95. Myśmy sporo dobrych tytułów, bo to były tytuły startowe, y, które przeszły, część z tego przeszła z Japonii na rynek amerykański i europejski na starty, ale 95. oczywiście nie zamknął się w tym, co powiedzieliśmy. Z takich większych rzeczy, o których warto na pewno wspomnieć z roku 95. Będzie tutaj premiera Mortal Kombat 3 jeszcze y, w tych takich pierwszych słonach w pierwszych wersjach, mhm. które jeżeli dobrze pamiętam, Sony miało przez jakiś czas na wyłączność. Jeżeli dobrze pamiętam było to do pierwszego kwartału, Chyba do końca pierwszego kwartału 96 roku Sony udało się ugrać z Midwayem umowę na wyłączność konsolową. No i doskonale wiemy, że Mortal Kombat 3 biatyką był bardzo, ale to bardzo solidną. Jakby ilość wyrwanych kręgosłupów, odgrywania mm. scenek na korytarzu w szkole. To była, to była po prostu gra, która miała niezwykły wpływ. Ja nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale pomijając oczywiście klasyki, jeżeli chodzi o bijatyki. To myślę, że dotyczy się każdej bijatyki, czyli... Każdy fan biatek miał jakiś tam notes, jakiś zeszyt, w którym były spisane kombosy, tak? To jakby trzeba było mieć. Jak chodziłeś gdzieś na arkady, na flipery do jakiegoś saloniku, no to czasami się wyciągało ten notes, tak? Niektórzy chcieli podglądać. Oczywiście chciałeś dowiedzieć się, jeżeli widziałeś komba albo jakieś fatality, które ktoś zrobił, jak to robi? A jak ty je mhm. robiłeś, to też oczywiście byłeś w tej kafejce szefem, tak? Więc to była dodatkowa taka e, kultura fajda wtedy, tak? Że tego wszystkiego się uczyłeś. I przenosiłeś to? Trochę podwórko, trochę w domu na kanapę z kumplem, trochę właśnie salon z automatami na osiedlu albo gdzieś tam obok. Ja miałem po drugiej stronie ulicy, takiej dwupasmowej, gdzie za dzieciaka, no niespecjalnie ktokolwiek chciał z rodziców na naszym osiedlu, żeby tam chodzić, ani, ani żadnych świateł, ani nic, każdy jeździł jak wariat i powiedzmy, że kilka razy w roku kogoś musieli tam zabić. No to nic mm -hmm. dziwnego, że rodzice byli przerażeni. Tak, jak spojrzałem właśnie na to Mortal Kombat, to powiem Ci, że wcześniej jeszcze wyszła w Japonii druga, dwójka Mortal Kombat, mm -hmm. ale tylko, tylko w, w Japonii. Natomiast ja jako gracz pc no to wiadomo, że Mortale to był, wiesz, tu taki klasyk jak Dum, nie? To, to mm -hmm. grał w to każdy, nie? W Mortal Kombat. Akurat PC było tyle uprzywilejowany, że tam się zawsze na początku te Mortale pokazywały, nie? No, A zanim, jest. Zanim wyszły na konsolę. Ja powiem Ci, że nie wiem, jak wyglądały te gry konsolowe, szczególnie te, te, te Mortale, bo. Ja w tamtym czasie, e, mając peceta, jakby nie, nie musiałem jakby odpalać czy gdzieś iść, żeby zobaczyć jak wyglądają na konsoli te gry, więc nie, tego nie sprawdzałem. Natomiast tak, Mortal Kombat miał jeszcze trójkę, miał jeszcze taką fajną rzecz, e, nie wiem czy to było na PlayStation, bo na pewno było na PC, że się, się wpisywało mhm. przed walką, kiedy pojawiały się te chyba e, wizerunki fighterów, tak. można było mhm. wpisać kod. Mm -hmm. yy, I tam dwóch graczy musiało wpisać. I w zależności, jak się kod wpisało, to na przykład tam nie wiem, walczyli jakieś tam bez głowy, albo i tam paski się zmniejszały, jakieś takie głupoty, nie? Czy tam krew Dokładnie się cały tak. czas lała. I pamiętam, że właśnie z kumplem, bo my jak graliśmy na PC, to na jednej klawiaturze, to zawsze znowu źle wpisałeś, "tyś mu nie? <śmiech> 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 cały czas takie jest. <laughs> Natomiast to, co. co było zero fajne... patologii, <laughs> prawda? Nie, nie, jakby gry nie uczą przymocy. oczywiście żartuję tutaj jak najbardziej. Ale tak, yy, myślę, że to akurat. Yy, z jednej strony gry kooperacyjne, nieważne na czym graliśmy, czy graliśmy na PC, czy, czy graliśmy na konsoli, no to była świetna zabawa, tak. Nie ma co ukrywać, to nawet nie jest kwestia debaty czy dywagacji w tym momencie, ale dla mnie to zawsze była przewaga konsol. Szczególnie w tamtych czasach, bo teraz. Dobra, teraz to w ogóle znowu, że zatoczyliśmy koło, jeżeli chodzi o grę ko kooperacyjną, bo teraz nawet jak masz koopa, to i, i tak grasz przez net. Natomiast w tamtych latach to była dla mnie świetna przewaga konsol. To, że mogłem sobie usiąść z kumplem czy z kumpelą na kanapie i po prostu ciorać. Nawet wspomniany multitab, o którym mówiliśmy w poprzednim mm -hmm. odcinku, to już w ogóle była fantastyczna zabawa, choćby zabawa w Crash Team Racing. No, masa, masa fanów. I jedna rzecz, której gracze pc towi zazdrościli po trochu, oczywiście, konsolowcom, to było pierwsze Diablo które miało właśnie tego kanapowego koopa. I powiem ci do, doszliśmy do ciekawej sytuacji, bo za niedługo zbliża nam się premiera Diablo 4 mhm. i ludzie proszą, po prostu producentom, mówią, Blizzard, Słuchaj, na konsolę, tak samo jak przy okazji Diablo 3, wrzuciłeś kanapowego koopa. Super, fantastycznie! Daj nam to samo na PC. -cie. Ja po dziś dzień nie rozumiem, dlaczego nie. Dlaczego dwie osoby nie mogą podpiąć sobie padów, albo dwóch, albo nie wiem, grać klawierka i pad. Na kąpie i po prostu siedzieć i grać. No, to jest dla mnie niezrozumiałe, ale w tamtych latach możliwość, przy... pomijam fakt jakby bugów w tej grze, problemów z unikatami, które nie przechodziły do New Game Plus i tak dalej, i tak dalej. Znaczy to nie było dosłownie New Game Plus, ale mechanika ta sama, jeżeli chodzi o, o przechodzenie dalej z postacią, która ma zachowane wszystkie rzeczy. To bugów była masa, ale zabawa była przednia. Mi się nie chciało grać na PC, bo nie mogłem grać z kumplem. Właśnie to jest wiesz, co, właśnie dokładnie wiem, o czym mówisz, bo. Ja w tamtym czasie to również na PC najfajniej się grało, jak się grało na dwie osoby, ale to było właśnie ten klimat, kiedy ktoś koło ciebie siedzi, że tak. możesz z nim pogadać, że możesz, możecie wymieniać uwagi. Niby możesz to zrobić na sieci, nie? Ale to jest hmm. jakby taka interakcja z kimś kto faktycznie koło ciebie siedzi z którym wiesz i to jest jakby widzisz na przykład grając nie hmm. wiem chociażby w Tekena widzisz że mu jest głupio że przegrał nie a ty się cieszysz nie wiesz Ależ tego, oczywiście nie da, nie da ci tego nie da ci tego granie online nie bo dzisiaj hmm? dzisiaj bardzo często granie online jest bardzo anonimowe na przykład jak grasz hmm? w Call of Duty no, to grasz z 20 osobami z całego świata, których nigdy pewnie nie zobaczysz i pewnie tylko to zagrałeś ładnie. z nimi. Oczywiście możesz sobie dodać tych przyjaciół i tak dalej, tak? ale to nie jest to samo. I faktycznie tego w grach faktycznie dzisiaj brakuje, żeby usiąść z kim i pograć w kanapowy koop. Oczywiście takie gry wychodzą, chociażby i na przykład, nie, ostatnio, mm -hmm. który jest. Typowo koop, kanapowym kopem, ale właśnie tego brakuje. I w tamtym czasie, właśnie to było, konsole miały to do siebie, że było o wiele wygodniejsze, bo granie w dwie osoby na jednej klawiaturze można było, na przykład w Mortal Kombat, ale nie było to za wygodne. A, a był miał to do siebie, że faktycznie jakby rozdzielał te dwie osoby, że mogłeś sobie usiąść gdzieś dalej i mogłeś sobie wygodnie grać. Także to była faktycznie spora przewaga, jeżeli chodzi o PlayStation, właściwie o każdą konsolę, w której występowały gry na dwie osoby. Chociaż powiem ci, ja do tej pory się śmieję z tych memów, które są niezwykle prawdziwe z tego jak wyglądało czasami granie w gry kompetytywne na konsoli, i tutaj pomijamy bijatyki. Mówimy tutaj o shooterach, mówimy tutaj o grach, gdzie dzielimy ekran na pół albo i więcej, na przykład na czworo i musimy, nie wiem, to są gry zręcznościowe, gry, gdzie mamy zaskoczyć przeciwnika i tak dalej, tak? Chodzi o sytuację, w której naklejało się karton na telewizor, żeby go przepołowić i wiesz, ja siedzę na dole, karton mi się opiera tutaj o głowę, ja widzę swoją część ekranu, ty siedzisz na krześle i ty widzisz górną część ekranu, więc takie akcje absolutnie odchodziły, to był trochę problem, tutaj oczywiście link cable przychodził z pomocą, dlatego później, jak go już zakupiliśmy i na osiedlu on był, to on robił furorę dla nas, ale ja się zgadzam w zupełności, co powiedziałeś. Okej, okay, teraz grając po sieci, jasne, możesz kogoś zmiażdżyć, możesz zostać zmiażdżony. Usłyszysz, że ktoś kocha twoją mamę lepiej niż twój tata, no, jakby klasyka, tak? E toksycznego społeczeństwa, nie ma problemu. Ale jest coś, tak jak powiedziałeś, jakby y wszyscy, którzy grali, I inaczej. Tekken 3 gościł na większości polskich osiedli. Ten, kto, grał w te, kto nie grał w Tekena, no mało było takich osób wtedy w Polsce, bo PlayStation w Polsce było bardzo popularne, między innymi dlatego, że było wszędzie piracone. Tekken 3 był grany na większości osiedli w Polsce i standardem było kanapowe granie przy piwku albo i bez piwka, po prostu kanapowe granie i faktycznie możliwość nawtykania swojemu kumplowi tutaj jakby żeby od razu ukrócić jakieś patologiczne zachowania itd. Tak mówimy tutaj o takiej naprawdę szczerej, przyjacielskiej. Koleżeńskiej, nie wiem, dokrę takim dokręcaniu śruby, takich kuksańcach słownych, dojeżdżaniu swojego dobrego kumpla, czy też kumpeli, albo bycia przez nich dojeżdżanych, robiło niezwykły klimat. To, że mogliśmy się razem z tego śmiać, żartować, trochę kpić, przede wszystkim uczyć razem. To było niesamowite i tutaj zrobię taką króciutką wspominkę. Ja pamiętam jak wróciłem z brzegu, z turnieju na Trójki i ja na tym turnieju zobaczyłem jak ktoś robi tak zwaną sprężynkę. Ja nie miałem zielonego pojęcia jak wygląda ten input. Zobaczyłem też jak ktoś robi krótkiego, krótki atak specjalny, krótkiego supera, specjala od Gina Kazamy w Tekkenie 3 i też nie miałem zielonego pojęcia jak oni to zrobili. I myśmy po prostu z kumplem wrócili wtedy do domu i siedzieliśmy przez dwa bite dni po prostu bawiąc się Tekenem, patrząc jak ten input można było wprowadzić i to był niezwykły taki moment nauki dodatkowej interakcji zabawy przy tym naszym hobby przy naszej pasji który sprawiał że jeszcze wiesz to dawał więcej radości po prostu to też sprawiało, jeszcze to dorzucało do tego brak, brak internetu, że mm. jak byłeś tam, odnalazłeś nowe ciosy, no to wiesz, byłeś bossem, nie, bo mogłeś nauczać tak. jak wielki sensei, nie, też wtedy, <grym> e, oczywiście były co prawda czasopisma, nie, ale te czasopisma, ja pamiętam, bo my to na Mid graliśmy na przykład Street Fightera i te ciosy mm -hmm. na joystickach to tak nie wchodziły za każdym razem, <grym> raczej raz na <grym> pięć razy, e, więc jak, jak, jak dość tak, jak ktoś to ogarniał, to faktycznie był koksem, nie? Wtedy. No dobra, nadal jesteśmy w 95 roku. Daj znać, czy jeszcze jakieś tytuły z 95 chcesz wymienić, żeby pogadać o nich? Myślę, że tak. Może ja zrobię taką wyliczankę, bo ja zapisałem sobie rzeczy, które dla mnie gdzieś były najistotniejsze. O, te tytuły niekoniecznie będą największą sprzedażową, nie wiem, farsą albo sukcesem. No, Niekoniecznie będą miały największy wpływ na samą branżę, ale część z nich na pewno, a część będzie bardziej prywatna. Może taka szybka lista z tego, co żeśmy już wymienili, nie powtarzam, natomiast warto wspomnieć o pierwszej wizycie X... XCOM UFO Defense, początek bardzo dobrej strategii, która świetnie ma się po dziś dzień i jeżeli ktoś oczywiście nienawidzi RNG, to polecam sobie w to zagrać, będzie nienawidził jeszcze bardziej. Jakby XCOM jest znany z tego, że jeżeli masz 99% szans na trafienie, no to pewnie to nie, nie trafisz. trafisz. <laughs> Twisted Metal to była bardzo fajna gra, troszeczkę po, no, połączenie wyścigów z robieniem rozwałki i swoją drogą bardzo ważna gra, dlatego że studio, które robiło tą grę, a raczej też reżyser, on później zrobił Gado War. -a. Więc bez tego sukcesu, kto wie, czy kiedykolwiek God of War by powstał. Destruction derby. Wejdę mhm. wejdę ci tylko słowo odnośnie metal, bo wczoraj albo dwa dni temu pojawił się trailer. Mhm. Filmu tak. Twisted Metal. Także, jeżeli chcecie, to możecie sobie obejrzeć. Właściwie taka zajawka na razie, nie? Tak, to jest taki oddaję. Teaserek. oddaję ci głos. Nie, 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 śmiało, wtrącaj się, bo zawsze, zawsze są ciekawe rzeczy gdzieś tam do wtrącenia. No oczywiście pierwszy Tekken pojawił się w roku 95, jeszcze też trochę wolno, jeszcze trochę gdzieś tam powiedzmy koślawo, drewnianie, no ale jednak mimo wszystko ja wspominam go bardzo, bardzo no szcz szczodrze, bo to była jedna z tych biatych, która przyciągnęła mnie na dłużej, no po dziś dzień. Lemmings 3D od Psy Psygnosis i Psygnosis nie bez powodu tutaj wspominam, no bo oni wydali dokładnie tego samego dnia Lemmings 3D i Ypawda, jeżeli chodzi o amerykańską premierę. 21 listopada 95 roku Primal Rage, gra, w którą uwielbiałem grać. Miałeś okazję? Tak, tak, Primal Rage. To była dosyć ciekawa rzecz, bo Primal Rage w wersji na PC-a był w trzech wersjach. W hmm. zależności od tego, ile posiadałeś ram Była wersja 4-megowa, 8-megowa i 16-megowa. W tamtym czasie w komputerach głównie królowało 8 Mega. I tutaj taka historia, ja jak rodzicom wierciłem w brzuchu, żeby mi wreszcie kupili ten RAM do komputera, żeśmy poszli do sklepu. No i ten facet otworzył i mówi, panie, tu się 8 nie da włożyć. Nie? No to ja mówię, o, ale da się 16. nie, Ja mówię, a mój ojciec wspaniałomyślnie, dawaj 16. nie, I miałem wtedy jako pierwszy... W Wśród moich ziomków pc -ta z 16 MB RAMu i mogłem, właśnie, Primal Rage odpalić w tej wersji 16 MB. Jaka była różnica? Bo to jest też ciekawe, bo chodzi o to, że wiesz, w PlayStation miałeś 1 MB pamięci, mm -hmm. znaczy 1,5 MB RAMu, tu miałeś 16. No, w tym, że była cięta animacja, tak, ilość klatek, ciosów, wszystko było cięte. Ta wersja 16 MB była najbliższa tej wersji. Automatowej. I tutaj mhm. jeszcze taka ciekawostka, bo Primal Rage doczekał się również drugiej części. Ona nigdzie nie wyszła, nigdy nie wyszła. Tak naprawdę nie została nigdy ukończona, ale są Dokładnie. chyba trzy, trzy automaty na świecie, które posiadają działającego no w tej formie, której był zrobiony do, do tego momentu, działającego Primal Rage. Dwa. Natomiast tak, grałem, grałem w, w Primal Rage'a, grałem wtedy we wszystkie bijatyki, bo byłem też fanem, chociaż takim na pewno nie takim e, wymiataczem jak ty. Ale tak, oh, Primal ff. Rage był, był na pewno na pewno ciekawym tytułem, zwłaszcza, że w odróżnieniu od tych wszystkich postaci, które były wtedy digitalizowane albo rysowane, mm. Primal Rage miał ludki z jakiejś tam modeliny, plasteliny, nie wiem z czego oni tam to robili. Tak, to było ciekawe akurat podejście, ale mi się to bardzo podobało, zresztą jeżeli mówimy już w ogóle o tym rodzaju animacji, może wspomnę teraz, bo moja pamięć jest bardzo wybiórcza, więc może za chwilę zapomnieć. Ale jeżeli ktokolwiek z was kojarzy taką grę jak. O! To jest właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą. Chcę o czymś powiedzieć, i zapomniałem. Neverhood? Everhood Everhood, tak. Najlepsze Never. jest to, że e tak, Everhood świetna graje. A, Neverhood, tak. Neverhood. Mm -hmm. Tak, świetna gra, jedna też z moich ulubionych. Ja pamiętam, że ona, tam były dwie części, nie pamiętam natomiast tytułu drugiej. Skull Monkeys. Plast... Tak jest, Skull Monkeys. Także ta plastelinowa animacja płatkowa, ten cały świat, który stworzyli, muzyka, klimat dziwaczny, rozwiązywanie zagadek. Ja przy tym spędziłem masę, ale to masę czasu. Nie wiem, czy masz gdzieś pudełeczko, bo już trzymasz coś, w pogotowił. Ja tutaj parę, parę wydaje mi się ciekawostek. Mam wersję japońską mhm. obydwu Neverhoodów. Jest ona ciekawa z tego powodu, że Wersja japońska działa dwa razy szybciej niż wersja amerykańska. Postać chodzi dwa razy szybciej. Jeżeli pamiętasz, w pierwszym Neverchudzie jest, jest taki moment, kiedy trzeba przejść chyba ze 40 lokacji, a mm -hmm. na końcu jest kaseta, którą trzeba wziąć. Japończycy, Oczywiście. jako że są chyba ludźmi mocno że tak powiem niecierpliwymi, mocno by ich to zirytowało, więc ta gra działała po prostu szybciej, więc dwie części, ja jestem w ogóle fanem Neverhooda, także mam z tego wszystko co wyszło, dwie o, części japońskie, tak, School Monkey z wersji amerykańskiej, czy tam europejskiej wyglądał tak i to jest mała ciekawostka, wiele osób nie wie, ale ta wersja gry miała trójwymiarową układkę, jak widzisz oko się rusza. Mm -hmm bardzo rzadko spotykana, bardzo rzadko spotykana wersja. Większość yy, tych gier nie posiada trójwymiarowej okładki, szczególnie wersje europejskie, gdzie po prostu zrobiono to, że ta faktycznie jest po zrobione pod trójwymiar, ale mhm. te paski, które dział dają trójwymiar są na pudełku. A w Europie prawdopodobnie, żeby przyciąć koszty, zrobili zwykłe pudełko, ale okładka nadal jest zrobiona pod trójwymiar, więc ma podwójne oko tutaj w, w tym momencie. E, także ma ciekawostka. Jest jeszcze Bumboc, e, który jest e, również e, autorstwa tych twórców od Neverhuda. Jest to bijatyka Arenowa, gdzie walczy się e, takimi właśnie robocikami również. E, Gra jest wzbogacona animacją właśnie takich plastylinowych ludków i ostatnia A Akurat grana... to nie miałem okazji nigdy zagrać, mało, ale wzbudziłeś, <laughs> nie dziwię się, ale wzbudziłeś moją ciekawość, jakby zacznę, zacznę chyba kompletować sobie coś, coś niecoś. I ostatnia rzecz, bardzo ciekawa i bardzo rzadka, to japońska wersja Clayman Gun Hoki, to jest gra, Ej. która jest, w Polsce to się nazywa... To się takie kulki odbija, taki, na takim stole, jak to się nazywa? No chodzi ci o tego, Cymberguy, o... Tak, Cymby, dokładnie. Cymberguy. To jest właśnie gra w -a, gdzie walczymy postaciami właśnie z Neverhooda. Także to są e, wszystkie te gry, które mam na PlayStation, bo to na PCcie to już jest zupełnie inna kwestia, jeżeli chodzi <grym> właśnie o serię Neverhood. Także tak, to tutaj było dosyć dużo fajnych tytułów, które były unikalne, bo Skullmonkeys nie wyszedł na PC ta pojawił mm -hmm. się tylko na PlayStation. Również Boombots, Hockey to były tytuły, które pojawiły się tylko i wyłącznie na PlayStation. No Okej, okay. no to w takim razie kończąc rok 95, dwa tytuły, o których myślę, że warto jeszcze wspomnieć. Pierwsza to Gex, czyli lecimy w stronę platformówek i ja po dziś dzień pamiętam jak Gex był reklamowany, ponieważ Gex był, Gex był reklamowany, skąpo no, odzianą modelką, której biust zasłaniał właśnie tytułowy Gex. Nawet dokładnie ta modelka, ta reklama pojawiła się na okładce Pelsik Extreme, niestety nie pamiętam już numeru, ale właśnie w Polsce. Gex, pierwsze części były przyjęte całkiem dobrze, całkiem ciepło, ponieważ to było już to wejście w platformówki 3D, które całkiem dobrze siadło i nie ma się co dziwić, że była później kontynuacja. No, niestety, serii nie udało się utrzymać. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym wspomnieć, może nie bardzo taki. Yy... Czy bardzo finansowo sukcesywny tytuł, natomiast dość istotny, bo też seria się z tego robiła, czyli Road Roadrass, gdzie najzwyczajniej w świecie przemierzaliśmy ulicę na motocyklu, a to czy później daliśmy komuś w łeb pałom, czy nie, to była zupełnie inna kwestia. Więc prawda jest taka, że w założeniach to była prosta gra, ale. Jakimś cudem siadła ludziom, szczególnie no, między innymi w Polsce, bo gdzie ze znajomymi nie rozmawiałem, masa osób w rodrasza miała okazję grywać. I nie mam pojęcia, czy ty z serią w ogóle miałeś do czynienia, mm -hmm. jeżeli chodzi o roddrasza? E, jeszcze tylko się zapytam, tego geksa mówisz o tej pierwszej części? Tak, jest. To On jeszcze był całkowicie dwuwymiarowy, tak? Bo Pierwszy geks gex... był wejściem w 2D i później oni wchodzili w geks, tak. nie pamiętam po tytułu, on wchodził w 3DK. Bo tutaj to, co wspomniałeś, i Road Roadrush, i Gex to były hmm. gry, które zadebiutowały na 3DO i to były jedne z tak najlepszych jest. gier uważane za na 3DO, i oni potem, jak już w 3DO się widać, że nic z tego nie będzie, oni zaczęli przeportowywać te gry właśnie hmm. też na PlayStation. I w Gexa, i w Road Rush grałem, bo to wyszło na PC. Gex to jest taka ciekawostka, gdzieś ostatnio oglądałem jakiś materiał o Gexie, w zeszłym, w zeszłym miesiącu chyba i. E, e, ten twórca tego filmu powiedział, że mało kto widział dalej, co jest po pierwszym poziomie geksa? Pierwszy to był cmentarz, i nikt nie wie, co jest dalej. Ma nikt dalej nie doszedł. To jest, <noise> troszkę jak z Rebedem, prawda? To jest bardzo Ta. podobna sytuacja. Natomiast Road Rush to był fajny wyścigi z tego względu, że tam można było faktycznie lać tych, tych typów pałom. Tam była taka fajna grafika z takimi postaciami karykaturalnymi, powykręcanymi. Także też, hmm. też miło wspominam Road Rush aczkolwiek ja nie byłem wielkim fanem. Wyścigów w tamtym czasie bardziej, jeżeli już grałem wyścigi, to raczej samochody, a motory jakby całkowicie mnie gdzieś tam, gdzieś tam odrzucały. Mnie dopiero RODRASH na grubiej wciągnął przy wersji. On to był chyba po prostu tytuł RODRASH 3D. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba dokładnie tak się nazywał, gdzie już mieliśmy dużo większą swobodę i można było troszeczkę sobie luźniej mhm. pojeździć, ale musiałbym się doszukać. Wydaje mi się, że dokładnie tak się nazywał. Natomiast pierwszy Road rush, pierwszy Gex, tak jak wspominałeś, to było to wyjście jeszcze z dwudeków, gdzie no, ten fan był przedni i tak powiem Ci, według mnie 95. rok można na tym spokojnie zamknąć, chyba, że chciałbyś coś dodać. Yy, nie, no powiedziałeś o tekenie. Ja to już taką ciekawostkę, bo mam akurat pierwszego tekena wersję palowską. Mm. Yy, to, co rozmawialiśmy w, yy, na ostatnim podcaście, że gry palowskie działały w 50 klatkach, wersję w 60. I tu nawet mamy, słuchajcie, na okładce Super Smooth Animation Running on TV Scorching 50 Frames per Second. Także. Nawet tutaj się chwalili na pudełku, że to jest 50 klatek, co pewnie dla graczy Tekena tylko powodowało wzrost agresji w oczach. Oj tak. Oj <laughs> Jeśli chodzi tak. o bijatyki. <laughs> pozostałe... Nikt nie chciał. Nikt nie chciał, no tak właśnie myślę. <laughs> no dobra, rok 96. W 96 roku już się działy rzeczy epickie, można powiedzieć. Mm -hmm. e... Tych tytułów nie mam dokładnie... Mm miesiącami, co wychodziło, ale tutaj mamy początek właśnie ery mm, pierwszych platformerów 3D, czyli pierwszy Crash Bandicoot. Oj mam, tak. Mam. Pierwszy Crash Bandicoot, który był zrobiony przez Naughty Dog. Co ciekawe Naughty Dog w zasadzie, to było, nie wiem czy znasz historię Naughty Dog. Oni wcześniej zrobili taką grę Way of the Warrior na 3 która była bijatyką digitalizowaną i to była straszna, straszna klapa. I w zasadzie Naughty Dog już zwijało swoje podwoje i stwierdziło, że już, no, no już nie mają pieniędzy na kolejną grę. I wybłagali u chyba Sernego, żeby dali im zrobić właśnie jakieś gry na PlayStation. I on się zgodził. No i w nagrodę oni przygotowali trzy części właśnie Crasha Bandicoot'a, i dzięki temu. Ta firma dzisiaj, do dzisiaj istnieje i ma się nad wyraz dobrze, tak, ale... To prawda, to ja jedynie właśnie... żałuję, że sprzedali, że Naughty Dog sprzedało prawa do Crash'a, bo to co się stało później, już mm -hmm. po Crash Bash tak naprawdę, chociaż Crash Bash to była końcówka właśnie pierwszego PlayStation, on przez krytyków nie był dobrze przyjęty, też nie była niesamowita sprzedaż i powiem Ci szczerze, że to mnie, to znaczy jako gracza po prostu trochę dziwi, bo myśmy ze znajomymi się bardzo, bardzo dobrze przy tym bawili, ale to była specyficzna gra właśnie jako party game zrobiona, natomiast później po przejęciu te krasze były straszne, na całe szczęście. To, co mieliśmy parę lat temu, czyli remake i, trylogii, przy okazji remake Spyro the Dragon, który mhm. za niedługo nam się tutaj również w tym zestawieniu pojawi, wypadły świetnie i liczę na to, że te najnowsze części Crasha będą no, dobrze po prostu zrobione. Natomiast ciekawe jest to, że oni, że Naughty Dog bardzo, na bardzo krótko przed premierą w ogóle wymyśliło nazwę, bo oni nie byli pewni, jak w ogóle tą grę nazwać i pod koniec wyszło właśnie o, Crash Bandicoot, dobra, lecimy zobaczymy, z zobaczymy, czy będzie żarło. No jak historia pokazuje, oj, żarło, aż miło. Ja bym przyszedł w trochę inną stronę, bo tak powiem Ci, że ja spisałem sobie kilka rzeczy i ja to mam Mazę rzeczy, o których mógłbym wspomnieć. Myślę, że tutaj, ponieważ o tym rozmawialiśmy ostatnio, to tylko wspominka bardzo istotnego tytułu. Czyli 30 marca na rynek amerykański wkracza pierwszy Resident Evil. Więc to jest znacząca premiera, o której warto by tutaj wspomnieć. Wkracza również w maju Battle Arena Toshinden 2 który jest najzwyczajniej w świecie dobrym upgrade'em do tego, co widzieliśmy w pierwszym Battle Arena Toshinden. I myślę, że tutaj już dużo bardziej poleciłbym tą część do zagrania komuś niż pierwszą, mm -hmm. bo jest po prostu, po prostu lepiej. I też warto wspomnieć o początkach różnego rodzaju symulacji czy strategii na konsolach, bo pojawia się również SimCity 2000, co mhm. również u mnie, jako u młodego gracza, zapoczątkowało no, miłość do tego rodzaju gier, do strategii ekonomicznych, do strategii, które nie tylko są RTS-ami, bo wcześniej ja rozumiałem strategię bardziej jako właśnie RTS-a, a, mhm. a strategie turowe, strategie ekonomiczne, to było coś, z czym ja wtedy jeszcze nie byłem zaznajomiony. Ja tu jeszcze wspomnę o jednej ważnej rzeczy, której nie mhm. wspomniałeś, a która na pewno jest ci bliska ponieważ w 96 roku wychodzi też Soul Blade znany też jako Soul Edge Oczywiście. legendarna dzisiaj bijatyka od Namco którzy po sukcesie pierwszego no umiarkowanym pewnie sukcesie pierwszego Tekena zrobili coś co było czymś zupełnie nowym. Znaczy, Soul Edge było tyle fajne, że było bijatyką na miecze. Pamiętam, jak w Secret Service oglądałem te screeny, że wiesz, te smugi, które zostawały. To Oj dla tak. mnie to była masakra, nie? I pierwszy raz, kiedy grałem Soul Blade, i to jest ciekawostka, grałem w tą grę na pececie. Ja wspominałem to na poprzednim chyba podcaście, albo jeszcze wcześniej, że można było kupić ruskie piraty, które były grane mm -hmm. z PlayStation, ale były wydawane jako wersje pc owe dzięki emulatorowi Blim. I faktycznie e, grałem w Soul Blade'a, Soul Edge'a na pc -cie. i tam jedna rzecz, która do dzisiaj mam, jeżeli odpalam Soul Blade'a, zawsze musi intro przelecieć. Oczywiście. Intro, intro Soul Blade'a jest absolutnie ponadczasowe. I powiem ci, nawet dzisiaj jak hmm? się ogląda, jest ono niesamowicie dobrze zmontowanym filmem. Hmm? Jeżeli dzisiaj ono na mnie robi wrażenie, to tak się zastanawiałem, jak musiało robić wrażenie w 1996 roku. Wiesz co, powiem szczerze, e, chciałbym kolejny raz powtórzyć przysłowie o koborniku zajaranym przed przyjęciem lokalu, ale w tym momencie to już by było e, mało. E, no, powiem szczerze, że wtedy po obejrzeniu, po obejrzeniu pierwszy raz tego intra i dwudziesty raz tego samego dnia przed włączeniem gry, bo tego nie można było obejrzeć tylko raz, to mentalna erekcja utrzymywała się przez tydzień, jak nie dłużej, co ewidentnie po prostu młody ubez był zafascynowany i e, to jest ciekawa rzecz, bo różnica. Ja to będzie mocne uogólnienie teraz, ale zazwyczaj, jeżeli komuś mam tłumaczyć różnicę między Soul Blade'em czy też Soul Edge'em, obecnie Soul Kaliburem, a Tekken'em, różnica jest dość prosta. Tekken jest bardziej skomplikowany systemowo, Soul Kalibur, Soul Edge, Soul Blade są po prostu prostsze. Natomiast Soul Kalibur, po prostu będę mówić ogólnie Soul Kalibur jako seria, jest dużo bardziej efektowny. I dużo bardziej spisuje się na party game, jeżeli chcecie posiedzieć ze znajomymi, pobić się e, dwumetrowymi mieczami po łbach e, i oglądać przy tym wodotryski e, nawet nie krwi, bo tam lecą bardzo ładne efekty graficzne, to jest bardzo mocno zakorzenia w fantazy gra to polecam jak najbardziej serię Sul serię Calibur. Jeżeli chcecie bardziej technicznego podejścia, lećcie w stronę Tekena. Obydwie serie naprawdę, naprawdę świetne. A jak dorwiecie gdzieś faktycznie Soul Edge'a, to polecam w menu włączyć sobie soundtrack Can Super Session. To jest troszeczkę inna aranżacja soundtracku. Bardzo, bardzo przyjemne brzmienia. To, co mnie zastanawia też, tak jak patrzę sobie dzisiaj, przypomniało mi się że w Soul to to, że to była chyba pierwsza biotyka, która wprowadziła mm, animowane tła. Tam jedna walk, mm -hmm. arena była, że walczyło się, pamiętam, że to robiło ogromne wrażenie na e, trawiastej takiej powierzchni. Tak. E, chyba na e, poziomie Maxiego to była tratwa, która płynęła rzeką. E, Nie pamiętam, to... czy to było Maxiego, ale pamiętam poziom. To były, to były faktycznie takie rzeczy, które w tamtym czasie nie się nie pojawiały, bo jak pamiętam w pierwszym tekenie, to tam tych trójwymiarowych teł nie było. To były raczej mm -mm. dwuwymiarowa jakaś tam bitmapka, a tutaj jakby poszło w to dalej, tak? jakby rozwinęło to. I to myślę, że też było ciekawą rzeczą, znaczy taką nowatorską na swój czas. Mm -hmm. Ja jeszcze Tak tym jak... jak... mm momencie. Ja chciałem jeszcze jeden element dodać właśnie do Soul Edge'a, ponieważ to była biatyka, która pozwalała nam na tak zwany ring out. To znaczy, mm -hmm. to nie tylko paski HP w tym momencie mówiły o tym, czy wygracie. Równie dobrze można było wyrzucić swojego oponenta za arenę. I wspomniana trawa, nawet o której mówisz, nic nie stało na przeszkodzie, żeby po prostu przeciwnika wyrzucić z pełnym paskiem HP. I mieliśmy rundę dla siebie, dlatego kombaki były bardzo ciekawe. Pamiętajmy, że były rzuty, które przerzucały do tyłu po dziś dzień. W że oczywiście one istnieją. Są ciosy, które przerzucają przeciwnika za plecy. Więc to, że przeciwnik jest przy ścianie, przy przepaści, wcale nie znaczy że jest na straconej pozycji jeżeli oczywiście znamy system i to ja sobie akurat bardzo w Soul Caliburze ceniłem oczywiście to, plus oczywiście efektowność, tak? Mm -hmm. Sofitia, Cassandra masa innych, no i o Jezu Cervantes, tak? Kto nie grał Cervantesem czyli tym piratem z dwoma mieczami, ten życia nie zna Ja jeszcze z 96 roku mam jedną taką grę, którą bardzo lubię, nigdy mi się jej nie udało skończyć bo też to jest syndrom Raymana też tutaj, jest to Aha. Mickey... Wild Adventure, nie wiem czy miałeś Ej? okazję zagrać, ona jest, nie, nie. gra była też na SNESie i na Mega tu tudzież na Genesisie. Ja ogólnie jestem wielkim fanem e, dwuwymiarowych platformówek z Disneya. E, na Genesisa mam wszystkie, znaczy na Mega Drive jakie wyszły i bardzo lubię te gry, chociaż one są koszmarnie, koszmarnie trudne, ale hmm? e, też to jeden właśnie z takich tytułów, który bardzo, bardzo miło wspominam, e, chociaż tak jak mówię, no nigdy mi się nie udało go Ukończyć. To podpytam w takim razie z ciekawości, czyli będę rozumie, rozumie, mam rozumieć, że Herkules, Księga Dżungli, Król Lew, to wszystko było po prostu przez Ciebie ogrywane. Tak, tylko że akurat te, które mówisz, gry to były. Yy... Znaczy nie, Księga Dżungli była dwuwymiarowa. Herkules hmm. był dwuwymiarowy? Chyba był tak, był. z tego co wiem. Tarzan kojarzę. był trójwymiarowy, na pewno Tarzan był trójwymiarowy. Hmm? Natomiast tak, te dwuwymiarowe przygodówki, wreszcie typu tam królew jeszcze była, Ladyn na przykład. No tak. tak, to, tak to ogrywałem, tak, tak. ogrywałem wszystko. Okej, okay, moi drodzy, w takim razie ja spróbuję taką szybką serię najważniejszych w moim mniemaniu rzeczy, które pojawiły się naj, i najciekawszych, m, które pojawiały się wtedy na PlayStation, czyli w roku 96 wspominałem o mojej zajawce dla strategii ekonomicznych dla tych spokojniejszych turowych strategii. Nie mówić o klasycznych tactics RPG, czyli między innymi warto tu wspomnieć o Romance of the Three Kingdoms 4. Jeżeli ktoś lubi strategie ekonomiczne, gdzie faktycznie mamy wojsko, mamy zarządzanie żywnością, populacją, wojnami, polecam sięgnąć po tą serię. Jedne części są lepsze, inne są gorsze. Oczywiście Kingsfield od Atlusa. Jego, ich pierwsze takie wejście w gry bardzo trudne. Chociaż też nie do końca to prawda, bo mówi się, że Demon Souls jest spadkobiercą Kingsfield. Kingsfield jest spadkobiercą jeszcze czegoś wcześniej. Niestety tytułu nie pamiętam. Kingsfield 1 i 2. Fajne gry. Trudne. Pierwsza. E, widok z pierwszej osoby. I oczywiście dungeon crawling. Jeżeli, jeżeli kogoś to interesuje, niech atakuje. Dla ludzi, którzy cenią sobie kołpowe granie, śmiał mogę polecić Boost A Move i dwójkę, bo to wyszło w 96. I tutaj ciebie się akurat spytam, bo mm. to. To możesz kojarzyć, bo ta gra wychodziła na kilka sprzętów. Bustamów? W dwójkę. No pewnie, mhm. że tak. To, to, to są te smoki z Bubble Bobble, tak, co strzelają tak, tymi tak. kulkami. Tak, no tak, Klasyk. <laughs> Akurat ja, wiesz co, na pc nie byłem fanem tego typu gier. To były takie, że tak powiem, zapchaj dziury. Jak nie było co robić, to się odpalało właśnie jakieś takie, takie właśnie rzeczy jak, jak to albo jak quirksy. Ja nie przepowiadałem się. Quirks. Quirks. To Ale czy coś... Wormsy też przy okazji? W Wormsy grałem, tak. No, Wormsy to tak naprawdę rozpoczę rozpoczęły od pc, od PC -ta, hmm. ta pierwsza wersja Wormsów, bo nie wiem, czy na PlayStation się pojawiła ta pierwsza, czy już ta Worms 2 z taką komiksową grafiką, bo pierwsze Wormsy to były takie wiesz, bardzo pikselowe. Hmm. Tam Robal się składał z 8 pikseli, chyba, także to, to była też taka bardzo umowna grafika wtedy. Tak, wydaje mi się, że to była właśnie ta pierwsza część. Ona wyszła w. Jeżeli dobrze pamiętam, to był lipiec? Chyba w okolicach lipca 96 roku. No i 96 rok, coś, o czym ty na pewno będziesz mógł więcej powiedzieć. Alone in the Dark, One-Eyed Jack's Revenge. Znaczy, to jest. Nie wiem, czy na PlayStation to jest ta wersja, o której myślę, ale to była pierwsza część Alone in the Dark. I tutaj jest taka mała ciekawostka. Były gry, które na PlayStation wyglądały lepiej niż wersje PC-towe. Alan the Dark jest właśnie przykładem tego, że ta gra wyglądała lepiej niż na pc -cie. Ona wyszła oczywiście po latach, ale różnica była taka, że pierwsza Alan the Dark na PC-cie miał grafikę wektorową, nieoteksturowaną, a w wersji na PlayStation była już grafika oteksturowana. Nie wiem, która to jest część, bo na PC-cie ta One Jack Revenge to tak naprawdę to jest pierwsza część z dodatkiem i ja nie wiem, czy tam wyszła pierwsza hmm. część, czy wyszła tylko dwójka, czy wyszła dwójka tylko. Wydaje mi się, że na, play, że na PlayStation wyszła tylko druga część, Arrow in the dark. E, natomiast wracając jeszcze do tego, które gry były lepsze niż na PC, -cie. Drugą taką grą był Fate to Black, to była jakby druga hmm. część flashbacka. E, to jest teraz, teraz w tym momencie jest to bardzo... E, Myl mylące, bo wychodzi dopiero Flashback 2, ale tak naprawdę Fade to Black był drugą częścią Flashbacka, więc ten Flashback, który teraz będzie część druga, to tak naprawdę jest część trzecia. Natomiast różnica była taka, że pierwszy Flashback był typowo grą dwuwymiarową, a tutaj już mieliśmy trójwymiarową kamerę jakby za, za pleców. Ale wracając, jeżeli chodzi o Alone in the Dark, yy, to była na pewno gra yy, która, już jak rozmawialiśmy przy Resident Evil, gra, która spowodowała, że powstał Resident Evil z tego co sprawdziłem tak. sobie. Sprawdziłem sobie to Alone the Dark i faktycznie to jest dwójka. To jest dwójka, czyli pierwsza część na PlayStation nie wyszła. Wyszła od razu dwójka, ale to i tak nie, nie ma znaczenia, bo tak jak mówię, tutaj była ta różnica, że ta grafika była teksturowana i ona o wiele lepiej wyglądała na PlayStation niż na PC. -cie. Nie mam jej niestety, aczkolwiek jest ona w, w mojej, na mojej liście do zakupu właśnie i ta i właśnie Fate to Black, <noise> dlatego że są to najlepsze wersje aktualnie. Do swojego muzeum. Oczywiście, że tak. A skoro mówimy o lepszych wersjach, no to na pewno kontynuacje, które w 1996 roku się pojawiły. Warto tu wspomnieć o Tekenie 2, który to jest taki bezpośredni upgrade jedyneczki: czyli mamy więcej, mamy lepiej, mamy troszeczkę lepsze modele postaci, mamy więcej ciosów, system jest troszeczkę lepszy. Oczywiście ja do tej pory pamiętam jak na automatach. Po przejściu gry odblokowywało się, a później po przejściu na konsoli odblokowywało się postacie ukryte, mm -hmm. które w tamtych latach były tak naprawdę reskinami. To nie, niewiele to się oczywiście różniło. To były reskiny klasycznych zawodników, tylko trzeba było wyjść za ekran. Ekran wyboru postaci to był oczywiście paseczek. Trzeba było tak bardzo iść w lewo albo w prawo, żeby za ten ekran wyjść, i wtedy oczywiście można było sobie tą postać wybrać, ale prawdziwa Prawdziwa taka rewolucja, jeżeli chodzi o Tekena, przyjdzie dopiero z częścią trzecią, ale o tym za chwilę. Mortal Kombat Trilogy to jest też dla fanów bijatyk bardzo istotna premiera roku 96, no bo doskonale wiemy, że to już był smaczek taki wokół, obok którego nie dało się po prostu przejść obojętnie. To jest bardzo podobnie, dla mnie Mortal Kombat Trilogy jest prawie tym, czym było, czym był Tekken Trójka. Oczywiście zazwyczaj pc -ciarze bardziej Mortal w tamtych czasach, no oczywiście. No nie mieli konsolowcy... no, Dokładnie tak, <laughs> więc nie ma nic dziwnego, że taki był podział. Konsolowce oczywiście Tekken i w 96 roku wyszła też jedna z moich ukochanych gier, Suikoden, o którym wielokrotnie wspominam. Jeżeli ktoś lubi japońskie RPG, bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Ręcznie rysowana grafika, dobre, dojrzałe story. No oczywiście później zostało przytłoczone w kolejnym roku, który no, będzie naprawdę gruby przez inne tytuły. Natomiast co jeszcze warto wspomnieć? Pierwszy Tomb Raider. Lara hmm. Croft, oczywiście Tomb Raider mówiony po polskiemu, Tomb Raider czy też Tomb Raider e, mówione z angielszczyzny, w Polsce nikt, ja, ja powiem ci że ja nie umiem tak. powiedzieć, ja umie powiedzieć inaczej, <grym> ja muszę powiedzieć Tomb Raider. To jest w ogóle ciekawe, bo bardzo często ludzie mnie poprawiają, że Tomb Raider albo Command and Conquer, tak jak mówię, hmm. bo tak się wtedy mówiło, ja już się przyzwyczaiłem, że się w tak wtedy hmm. właśnie mówiło, nie? E, e, I faktycznie to ciężko, ciężko dzisiaj zapomnieć. Co ciekawe, co ciekawe, Tekken 2 był pierwszą bijatyką, jaką widziałem na PlayStation. Właśnie w tym przybytku, co ci mówiłem, co wcześniej hmm. graliśmy w Loaded, to pierwszy raz grałem w Tekkena, jeszcze przed oczywiście Soul Edge'em i pamiętam, że tutaj bardzo duże wrażenie na mnie zrobił film, a w zasadzie jedna scena, kiedy ta typiara w niebieskim wdzianku, ja nie pamiętam jak ona się nazywała, Sara? Tak. Nina. Nie, nina, nina. 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 Była taka, taka scena w tym prerendowaniu nincs, że ona włosy przerzucała i widziałem, że każdy włos jest osobnym obiektem. Mówię mówiło, tak. <laughs> Wtedy jeszcze trochę interesowałem grafiką, grafiką 3D i faktycznie na mnie robiło to potworne, potworne wrażenie. Jeżeli chodzi o e, gry, pojawiały się też krapy i tutaj o dwóch Oj, krapach tak. wspomnę. Jeden to jest Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, który mogliście A? oglądać w mojej serii Zagrajmy w Krapa. To jest w ogóle też ciekawe, że w tamtym czasie mam wrażenie, że troszkę twórcy serii Mortal Kombat szukali nowego, gdzieś żeby tą serię wypuścić dalej, żeby coś nowego z nią zrobić. To nie jest nic nowego, znaczy w tamtym czasie może to i było nowe, bo faktycznie Mortal Kombat Mythology było taką pierwszą grą. Ale pamiętajmy, że chociażby Virtua Fighter potem przekształci się w Shenmue. Tekken dostanie Death by Degreece na PlayStation 2 na przykład, gdzie mhm. grało się właśnie też Niną. Natomiast Mortal Kombat zawsze miał ten problem, żeby wyjść gdzieś poza ten schemat Biatyk. Oprócz tego pojawi się jeszcze druga część Special Forces. Gdzie tak steruje jest. się Jack To już jest masakra i to też się pojawi w Zagrajmy w Krapa. Mm. Natomiast jeszcze wiesz co, jedna rzecz, bo to co wspomnieliśmy na początku podcastu, co mówiłeś, że te gry, bijatyki dwuwymiarowe w przypadku Mortal Kombat wygrywały nad tymi trójwymiarowymi. I tutaj warto sobie zwrócić uwagę, jak wyglądał Mortal Kombat 3 i jak wyglądał Mortal Kombat 4, który był już całkowicie grą trójwymiarową. Jaka była różnica w oprawie, nie? <grym> tak. Mortal Kombat 4 nie wyglądał po prostu. A, to to co, co dużo on mówisz, nigdy nie, nie wyglądał i, i nigdy nie <grym> będzie z nie, choćby ktoś chciał coś zrobić, zmodować, oczywiście nie mówimy o remake'u, żeby było jasne. No, no. To z tym nic nie da się absolutnie zrobić. No, chcieli, znaczy ja powiem tak, bo ty powiedziałeś takie ładne zdanie, że y, nie udało się z Mortal Kombat zrobić z innego poza bijatyką, a ja powiem, że udało mi się zrobić troszeczkę krapa, co nie? Ale z niektórymi częściami, więc trochę znaczy... mi się udało. Je, po ale, części mi się to udanie no. uda dopiero na PlayStation 2 przy Shaolin Monks, bo to nie była zła Właściwie chciałem Monks o tym było całkiem, całkiem w porządku. Chciałem o tym wspomnieć. Mhm. Ja powiem ci, że Shaolin Monks akurat. Ja się świetnie przy tym bawiłem, ale... Nie kiedy grałem samemu, tylko kiedy grałem z moim przyjacielem. No w kopie. To była świetna gra wtedy w kopie. To faktycznie absolutnie tak. I jeszcze wracając może do platformówek, bo ja platformówki uwielbiałem w tamtych latach, po dziś dzień zresztą lubię od czasu do czasu odpalić. Z takich większych ostatnimi laty, no to no trochę by było, ale na razie old school. To z old schoolu, pandemonium. Nie mam o, pojęcia, no. czy kiedykolwiek spraw. Znam no na właśnie, to... grałem. Jest bardzo, bardzo fajna, bardzo fajna platformówka. Też już wejście w 3D i to nie najgorsze, jeżeli chodzi o standard grafiki jak na tamte lata, więc myślę, że twórcy nie mieli się czego wstydzić. Z trzeba wymienić Samurai Showdown 3, Street Fighter Alpha 2. Wspominałem też o aktualizacjach czy też kolejnych częściach. No to właśnie w 96 roku wyszedł Wipeout 2097. On gdzie nie chyba był też zwany XL. Nie pamiętam czy na rynku japońskim nie wyszedł jako XL. Nie wiem, a to w niego na PC, tak jak mówiłem, grałem w tego mm -hmm. Wipeouta. Ale wiesz co, to jest też właśnie 96 rok, to jest ciekawy właśnie ten boom tych trójwymiarowych platformówek. Podejrzewam, że chodziło tutaj głównie o popularność Mario 64, kiedy nagle wszyscy stwierdzili, że platformówki powinny wyjść właśnie w tą erę 3D, nie? I tam, wiesz, mm -hmm. Saturn miał swoje Nights into Dreams, PlayStation miał mnóstwo tych, tych tych platformówek trójwymiarowych, no, a jakby Nintendo troszkę jakby, wiesz, zapoczątkowało ten boom na te, na te, nie? No, chociażby Crash Bandicoot jeszcze na PlayStation, nie? Natomiast ja jeszcze o tej Beatyce wspomnę, mam nadzieję, że grałeś, bo wiem, że ty grałeś we wszystkie Biotyki, Masters Master, <laughs> Terra, Skazi. Star z Gwiezdne Wojny, jedna z najgorszych i najgłupszych gier z Gwiezdnych Wojen, jakie powstały po Gangan Frontier chyba. Krzysiek, skąd ty to masz? I albo dlaczego jeszcze to masz? To jest, to jest w ogóle ciekawe, znaczy to jest ciekawe z jednego powodu. Pomysł był fajny, zrobić bijatykę z postaciami z mhm. Gwiezdnych Wojen, to nie był zły mhm. pomysł, potem zostanie to wykorzystane, chociaż widzę, że masz koszulkę Sol Calibur 6 a to tak. było wykorzystane w Soul burze cztery, gdzie były postacie z Gwiezdnych Wojen był joda i był Wader mhm. gdzie, gdzie można, były one w postaciami DLC, czyli gdzieś tam to, to pracowało, natomiast sam pomysł wydawał mi się całkiem niezły, bijatyka z postaciami Gwiezdnych Wojen, tylko wiesz, no sytuacja, w której na przykład Wader walcząc mieczem świetlnym przegrywa z, nie wiem z jakimś tym takim grubasem z Powrotu Jedi, który walczy jakimś, nie wiem, toporem było totalnie bez sensu, nie, czy tam leja na przykład wy wygrywa z Vaderem, nie, takie wiesz, ale pomysł był niezły, wydaje mi się, że pomysł był mm. niezły, ale skopano wydaje mi się przede wszystkim sens i logikę całej tej gry, czy też logikę Gwiezdnych Wojen, która się po prostu gdzieś tam yy, w tym nie mieściła, ale ogólnie, yy, no próbowano, próbowano mm -hmm. jakieś tam rzeczy, rzeczy robić, nowe, tak, że tak powiem. Gdzieś wiesz była co? ta kreatywność, Poruszyłeś... pracowała. Mm -hmm. Poruszyłeś taki ciekawy yy, motyw i... Ja już specjalnie trzy razy ugryzłem się w język, bo rozpocząłbym godzinny bodolog, a tutaj nie o, to, nie o to absolutnie chodzi, ale może gdzieś tam, jak będziemy nagrywać jakiś materiał o bijatykach, to wtedy będzie na to miejsce, ale bardzo, bardzo skrótowo. Poruszyłeś taką bardzo fajną kwestię odnośnie logiki. Każdy, może nie każdy, ale wiele osób, które jest związane z grami, z książkami, z filmem, kojarzy takie pojęcie jak dispension of disbelief, czyli porzucenie niewiary. Czyli porzucamy to, że w coś nie wierzymy. Przykład, fani Gwiezdnych Wojen porzucą niewiarę w to, że w kosmosie nie słychać dźwięku, więc jak strzelam mm. lasery, to są. I tutaj podobnie. Gdybyśmy mieli traktować logicznie taką bijatykę, no to, tak jak powiedziałeś, nie ma to racji bytu, że Vader przegrywa z Leją. Tak? To jakby jest nie do pomyślenia. No ale znowu, jeżeli bijatyka będzie miała dobrze zrobioną mechanikę czyli. Oczywiście, że postaci muszą być wyważone, bo inaczej to nie będzie, nie będzie miało sensu grać w taką grę, a takie bijatyki absolutnie się zdarzały. Wspomnę tutaj o mojej ulubionej serii i czwartej odsłonie Tekena, gdzie jest to dla mnie najbardziej skopana część, która kiedykolwiek powstała, ale no, gdyby wyszła dzisiaj, to by była inna gra, bo można by ją było patrzować. Wtedy to była tragedia. Natomiast mhm. system w bijatykach musi pozwolić graczom OK, możemy tutaj szukać logiki. Przykład. Jedna postać jest bardziej zwinna, tak? czyli będzie opierała się na gimikach, będzie opierała się na bardziej dynamicznym, szybszym podejściu do przeciwnika. Mamy przecież gap closerów, którzy przecież ogólnie mechanikę gap closingu, gdzie szybko skracamy dystans. Mamy grapplerów w bijatykach, którzy specjalizują się w łapaniu. Są to zazwyczaj powolne, ociążałe postaci, ale jak cię złapią, a bijatyka na przykład jeszcze jest 2D albo 3D ze ścianami i zamkniecie w kornerze, no to Ciężko uciec, tak? Ale ciężko jest mu do ciebie przede wszystkim na początku dojść. Więc tak naprawdę mechanika stoi za sukcesem bijatyki. Nie na odwrót. Oczywiście, otoczka, to co do tego dodamy, to jest reszta rzeczy, ale jeżeli nie zrobisz dobrze mechaniki, Sory nic tej gry nie uratuje. I jak dla mnie to właśnie był tutaj problem. Wybrali świetne uniwersum. Ja nie jestem żadnym takim strasznym fanem gwiezdnych wojen. Lubię, część lubię, część nie lubię. Natomiast jest masa osób na świecie, które lubią, i gdyby zrobili to dobrze, no ale no co by było gdyby, tak? Gdyby babcia miała wąsa, to by była dziadkiem, no ale tak nie jest. Więc, no, sorry, winę tu nie udało się. Wspominaliśmy, w takim razie pójdźmy dalej, żeby zamknąć 96 rok. Yy, Tomb Raider'a mamy. O, Legacy of Kine to jest yy, seria, którą ja bardzo lubiłem i której bardzo żałuję, że. No, niestety się skończyła. Chciałbym, żeby wróciła, bo Legacy of Kane mi szczególnie Blood Omen przypadł. Czyli do ten gustu. pierwszy, tak? bo to był pierwszy tak. Legacy of Kine, Blood Omen Legacy of Kane. No to była gra mhm. ciekawa, bo ona jeszcze nie wykorzystywała grafiki trywymiarowej, tam była grafika mhm. nawet nieizometryczna, tam był taki dziwny rzut z, z góry pod kątem coś takiego. Tak, tak, tak. Natomiast, natomiast faktycznie to był mega, mega fajny tytuł rozpoczęcie tak tak naprawdę. Wiele osób myśli, że Soul River był pierwszą grą. No właśnie nie. Mhm. Legacy nie, nie, nie. of Kane był pierwszym tytułem, który rozpoczął całą tą sagę. Faktycznie mega fajny tytuł. E, troszkę chyba na kanwie popularności Diablo takie gry powstawały w tamtym czasie, właśnie. E, e, doczekało się koniec końców pięciu części albo pięciu, bo był Blood Amen jeszcze dwa, dwie części Sol Calibura tak. i Legacy of Kane Defiance. No Defiance, i oczywiście tak. jeszcze był Black Sun, który nigdy nie powstał, ale jeszcze gameplay mm -hmm. można znaleźć gdzieś tam na. Na internecie, ale dobra wiadomość jest taka, że Tencent kupił chyba całą tą Crystal Dynamics i chyba oni coś będą robić nowego z Legacy of Kain. Nie wiem, czy na początku nie zrobią jakby remakeu pierwszych części, coś na ten Mogliby zasadzie. zrobić. Ja bardzo tęsknię za tą serią. Zobaczymy. <laughs> Przepraszam Cię, zobaczymy, co oczywiście z tego wyjdzie. Natomiast jest dużo takich serii, które gdzieś poumierały i chciałbym powrotu. Wspomnę tutaj wipeouta. W zeszłym roku, albo na początku tego, albo końcówkach zeszłego roku, było ogłoszenie, że wyjdzie nowy wipeout. Krzysiek, jakby wielkość erekcji w moim umyśle jest po prostu nie do ogarnięcia, kiedy to usłyszałem. No, ale później okazało się, że to będzie mobilka, więc jakby zamiast erekcji pojawiła się dyrekcja, dziękuję, do widzenia, yy, jakby to tyle w temacie, tak, jakby nie wieszę. Yy, z takich startów roku 96 Persona, czyli japońszczyzna, bardzo specyficzna japońszczyzna, jeżeli chodzi o RPG, yy, zeskrolowany, yy, zbijatych, co jeszcze tutaj, czy też może beat'em mapów Final Round, rzecz, o której warto wspomnieć i tak, jeszcze rzucam u siebie na listę, którą sobie zrobiłem, czy coś jeszcze jest? Twisted metal dwójka, który jeżeli dobrze pamiętam, dwójka chyba sprzedała się najlepiej z całej serii. Akurat tutaj Twisted Metal nie grałem ani jedną część, bo nie jestem wielkim fanem tego typu mhm. produkcji. Natomiast ja się zapytam jeszcze ciebie, ponieważ jesteś fanem chińskich bajek, czy grałeś chociażby w Clock Tower na przykład? Nie, o tym nie grałeś, słyszałem. Clock Tower. Tylko znam ze słyszenia okay. i to jest coś, co gdzieś tam mam nadrobić, bo to jest bardzo specyficzny tytuł w ogóle. Nawet z tego co pamiętam, oczywiście ile prawdy jest tym wszystkim, to tam nawet przy produkcji były jakieś zamieszania tego tytułu. Znaczy, to jest wersja ze snes -a. ona się pojawiła tylko i wyłącznie w Japonii, to tylko można zagrać przy translacji. Natomiast to jest też ciekawe, że w Europie tak naprawdę, czy tam w Europie, w Stanach wyszedł drugi, druga część Clock Tower, która tak naprawdę była nazywana pierwszą częścią Clock Tower, bo tamta mhm. się nie pojawiła wcześniej. Tak. To już była właśnie gra. Całkowicie jakby w trójwymiarze, że tak powiem, czyli w stylu chociażby Silent Hilla, nie? Bo też były tła trójwymiarowe, to też warto o tym wspomnieć. Natomiast dzisiaj jest to jedna z najrzadszych ogólnie gier na PlayStation, tych gier trochę kilka mam takich, które dzisiaj bardzo ciężko dostać i Clock Tower jest jedną właśnie z takich serii, które bardzo rzadko gdziekolwiek można kupić, a jeżeli są, to kosztują krocie. <laughs> Ale jest dużo takich, może inaczej, dużo. Je, na chwilę obecną, jeżeli zbierzemy wszystkie generacje, jeżeli zbierzemy wszystkie sprzęty, to znajdą się właśnie już na chwilę obecną dość no, spore liczby takich gier, które właśnie ze względu na tą swoją nikłą wartość, wy, ilość wydań zdobyły niesamowitą wartość kolekcjonerską, choć nie zawsze muszą być to dobre gry. Ale myślę, że możemy przejść do roku 97, chyba, że jeszcze masz coś do dodania na 96. Nie, no już, ja, ja wiesz, tak jak mówię, u mnie akurat PlayStation, tak jak mówię, no byłem graczem PC-towym, mm -hmm. także u mnie te gry... Ja mam bardzo jakby wybiórcze te tytuły, tak? Także ja będę tylko pokazywał te, te rzeczy, które, yy, które mam. 98 rok, no to wiadomo, to jest jeden... 77, od... jeszcze 97. A, 97. Jeszcze no, rok, tak. jeszcze rok. Nie drugie okay. w czasie. A, to widzisz, to stary Masters of teraz Scassi i Clock Tower był z 97 roku. Okej. Okay. Także, także musisz do dokończyć 97, bo ja już się wyprztykałem z tytułu, który miałem z 97 roku. Okej. Okay. W takim razie, moi drodzy, 97 rok to jest rok, który w ogóle zmienił wszystko. To jest bardzo istotny rok dla Sony, dla marki PlayStation. Z kilku powodów. Po pierwsze yy, mamy Premiere Super Mario 64, o którym wspominałeś, i to jest absolutnie bez żadnych żartów, bez niedociągnięć, to jest platformer, który zmienił reguły gry, jeżeli chodzi o platformery. To wszystko co widzieliśmy do tego czasu, jeżeli chodzi o platformówki 3D. To było w dużym skrócie nic w porównaniu do tego, co pokazało właśnie e, wielkie N z Mario64 i wyznaczyło tak naprawdę nowe standardy, więc przeskoczyli o kilka poziomów e, wyżej. Oczywiście sprawiło to między innymi takie sytuacje, gdzie ludzie próbowali to dościgać, co jest dobrą rzeczą, bo rywalizacja na rynku jest bardzo istotna dla nas jako odbiorców. Z drugiej strony, przez między innymi różnego rodzaju zamieszania, sony, e, ja postaram się gdzieś to wyszukać, Ci, jeszcze dla ciebie, Krzysiek. Być może będziesz kojarzyć tą reklamę, bo Sony zaczęło taką agresywną strategię marketingową z Sony. Między innymi były filmiki, i to były reklamy w telewizji normalnie, mm. gdzie gościu w stroju krasza, to znaczy aktor wynajęty przez mm. nie, który jest no, tam. No, ma tak, w Tonya to Scott'ce Crusher się pojawiał, podjechał pod siedzibę Nintendo, no i po prostu, no, może nie bluzgał, ale powiedzmy, że kpił sobie z Nintendo pod ich własną siedzibą. Jeszcze z tego co pamiętam, to na pace miał swoje, ten, miał taką plandekę, którą jak odsunął, to tam były właśnie telewizory, konsole podłączone i tak dalej. Więc taka, no, moca agresywna, nie powiedziałbym, że z klasą zrobiona, ale jednak konkurencja. I dlaczego ten rok był może inaczej? Dwa ważne elementy jeszcze tutaj się stały, może trzy. Pierwszy to będzie premiera Dual Analog Controller, który omówiliśmy dla Was ostatnio. Druga to będzie Ken Kutaragi, o którym wspominaliśmy. On, i tutaj mam nawet zapisane specjalnie, żeby się nie pomylić, 15 kwietnia został mianowany prezesem Sony Ameryka. Więc bardzo duży krok dla tego człowieka. No, ojciec, PlayStation sporo zrobił i ewidentnie zasłużył to, czy w poprzednich latach oczywiście się sprawdził, czy nie, to są inne rzeczy, będzie przy okazji innych nagrań. No i trzecia rzecz, która myślę, że była świetnym podsumowaniem, znaczy świetnym podsumowaniem, to nie jest dobre słowo. Ale która też symbolicznie bardzo dużo mówi, ponieważ 19 grudnia 1997 roku zmarł Masaru Ibuka. To był współzałożyciel Sony. Umarł w wieku 89 lat, więc tak jak mówię, to była. To bardzo taka symboliczna historia, jeżeli chodzi o rok 97. Z jednej strony Sony pokazuje dominację na rynku jako świeży gracz. Mamy Kena Kutaragiego, który wchodzi jako prezes na amerykańskie Sony, i mamy też pożegnanie tak naprawdę założyciela, współzałożyciela Sony, który startował, jeżeli dobrze pamiętam, w roku 55 z firmą, która później przekształcona została właśnie w Sony. Więc dużo, dużo symboliki. Ale poza tym, no to właśnie rok 97 dał nam wspaniałe gry. Wspominaliśmy tutaj o Soul Blade czy o Soul Edge'u, który w 97 wyszedł, ale ja chciałbym pójść w inną stronę. Chciałbym, ponieważ już tą taką symboliką zacząłem, powiedzieć o czymś, co rozpoczęło nowy gatunek. I, i to jest dzięki Konami. Konami, które były jeszcze wtedy fajne. Pamiętasz fajne Konami, Krzysiek? Pamiętasz, jak Pamię robili dobre gry? Pamiętam. <laughs> Kojarzymy, że oni, oni potrafili, prawda? I chłopaki poszli po do głowy, przenieśli się z innych systemów i wskoczyli na Sony, wydając kolejną część swojej kultowej, już trochę wtedy serii Castelwania. I było to Castlevania Symphony of the Night, które po dziś dzień jest uważane. Ja się strasznie z tym zgadzam, bo ja do tej gry co parę lat wracam. Za jedną z najlepszych, jedną z najlepszych mm -hmm. jeżeli nie najlepszą odsłoń, właśnie kastelwani. Dużo zmian do tej pory. Kastelwanie to były proste, liniowe produkcje, gdzie szedłeś tymi korytarzami, machałeś sobie biczem albo czymś innym, no i koniec końców mini-bosik i do przodu. A Castlevania Symphony of the Night obróciła to wszystko do góry nogami. Zaczerpnęła z innego gatunku, z Metroid, no i powstała Metroidwania. No ale chyba też Castlevania, to, ten Symphony of the Night, to nadal była gra dwuwymiarowa, nie? To, tam nie było chyba tak, gry, który wymiarowy, nie? Nie, to była, to było 2D i to było przepiękne 2D. Po dziś dzień uważam, że to jest, nawet na dzisiejsze standardy, nawet jeżeli włączymy to sobie z pikselozą z tamtych lat, to jest bardzo ładnie wyglądająca gra. Mhm. Taki te lata, właśnie 97, 98, to chyba szczyt popularności, jeżeli chodzi o PlayStation, bo chyba wtedy właśnie oni mhm. dopiero jakby cała ta machina się rozkręciła i zaczęły wychodzić te gry, które wcześniej powstawały oczywiście na stołach deweloperskich nagle one zaczęły wychodzić. Faktycznie w tamtych latach to już było takie wiesz, co wychodziło mnóstwo hitów, nie? Bo tak jak patrzysz tak. miesięcznie to bardzo dużo gier, w które chciałeś zagrać wtedy, nie? Masakra, mhm. Nie, jeżeli spojrzymy sobie na tytuły Moi drodzy, 97 rok, y, ok, y, tutaj naprawdę ciężko jest nie wymienić jakiegoś dobrego tytułu, który się pojawił. Wspomnieliśmy o Castelwani. Y, może zanim pójdę do największych, to pójdę z troszeczkę mniejszymi. Y, moja bardzo, bardzo lubiana przeze mnie gra, do której po dziś dzień też lubię wracać, Parapaderapper. Nie mhm. wiem czy kojarzysz, raczej na pewno. Kojarzę, kojarzę. Moja żona bardzo, bardzo lubiła grę, także kojarzę. Aczkolwiek nie grałem w wersję na PlayStation, mam wersję na PlayStation 2, to jest chyba druga część Parappa o ile dobrze pamiętam, ale wiem o co chodzi. Nie jest... czekaj, musiałbym sobie teraz przypomnieć, bo wyszła... wyszła druga część, ale ona już nie była jakoś tak dobrze przyjęta jak jedynka. Jedynka była świetnie przyjęta. Gra rytmiczna. Jeżeli lubicie gry rytmiczne do Parappa śmiało was mogę odesłać. Pierwsza Alundra, która pojawiła się wtedy, to była jeszcze, to bardzo ciekawe podejście do gier, eh, japońskiego rynku RPG, bo to była gra z no, otwartym światem, tylko zupełnie inaczej niż można to sobie wyobrazić. To była mapa. No, wszystko było oczywiście narysowane, przechodziło się między ekranami. Te ekrany przez jakiś czas się przesuwały po tych większych kwadratach, na których była część lokacji narysowana. No i oczywiście były krainy i wbrew pozorom jeżeli spojrzy się na całą mapę, to nie jest, nie ma tego dużo. To był RPG, który łączył ze sobą elementy platformera, elementy logicznych łamigłówek. No i właśnie tego głównym nurtem było RPG. Świetna gra, szkoda, że dwójka, przez to, że weszli w 3D i to bardzo nieudolnie, niestety nie odniosła takiego sukcesu, ale coś, z czym mogą się również bardzo dobrze zaznajomić gracze pc towi jak i konsolowi, no pierwsza część ABA, czyli od Ape, Apes Odyssey. Mhm. E, ja tutaj jeszcze chciałem wspomnieć, bo chyba w też Final Fantasy wyszło 7. Tak, dlatego chciałem o tym później wspomnieć, Dobra. ale tak. Na razie, jeżeli na razie mówimy ustawmy. o największych, absolutnie. Ja jeszcze powiem tutaj o takiej jednej grze, bo tutaj też historia taka dosyć ciekawa, bo w tamtym czasie byłem też zafascynowany tymi platformerami 3D, które tak naprawdę pojawiały się tylko na konsolach. Na PC-tach hmm. tych platformerów nie było, ale pojawiło się światełko w tunelu i było to. Pamiętam w czasopismach było reklamowane jako gra, która będzie PC-towym Mario 64, i był to Krok. Legends of the Gobos. Tak. Oj, kurde, stary, powiem ci, gra. Przeszedłem to, ale byłem bardzo, bardzo zawiedziony, że to było takie jakieś powolne. Takie biedne, pamiętam jak widziałem Crasha, widziałem Mario, jak to wszystko fajnie działa, jak to wszystko wiesz. I tutaj taki krok, który był mhm. taką grom. Wiele osób lubi kroka, ja to rozumiem, ale w tamtym czasie, wiesz, bo wiele osób też pewnie grało dopiero po latach w niego albo grało w kolejne części, ale ta pierwsza mhm. słona na tle konsolowych, yy, platformerów 3D, no to była bieda, to była totalna bieda, niestety. Ja nie miałem przyjemności lub też nieprzyjemności zagrać w pierwszego Kroka. Serię absolutnie znam, bo ja wtedy w tamtych czasach też sobie śledziłem. No natomiast były po prostu inne rzeczy, w które mogłem sobie zagrać w roku 97 między innymi. Więc Krok jakoś po prostu chyba nie było nam po drodze. Ale w takim razie myślę, że warto tutaj wspomnieć o jednej dodatkowej rzeczy. Rok 97, tak jak mówiłem, wiele się wtedy działo. Między innymi Capcom stwierdził, że będzie trochę uciekać z obozu Nintendo. Może uciekać to jest za duże słowo, ale wiele części Mega Mana było na wyłączność, jeżeli chodzi o obóz Nintendo. W 1997 roku to zostało zmienione, bo wtedy na pierwsze PlayStation wychodzi Mega Man 8. I to jest bardzo dobra gra, jeżeli chodzi o platformery. Zresztą Mega Man. Jakby ciężko mi ta chwilę obecną nawet strzelić, ile jest odsłon. Bo możemy powiedzieć, że ostatnio wyszła chyba 12, ale były odsłony XL, były jakieś. To jest bardzo podobnie jak ze Street Fighterem. Jest Street Fighter 1, 2, 3, 4, 5, teraz będzie wychodzić 6, tak? Ale oczywiście są Alfy, są różnego rodzaju edycje. My się nieraz śmiejemy, że to jest Ultimate Champions, coś tam, Mega Edition, wiesz, 5, 10 słów dorzucisz i to jest praktycznie jakby kolejna część, więc ciężko powiedzieć, ale 97 rok to również Command Conquer i myślę, że chłopaki z Westwood Studios zrobili bardzo dobrą robotę, bo RTS-y przenosić na konsolę jest ciężko. Co zresztą było widać, nie pamiętam to było w późniejszym roku, czy w... nie, już patrzę do notatek, w 97 pojawił się też Warcraft 2 z pod tytułem Dark Saga, Mimo, że mechanicznie nie było źle, to bardzo duża różnica graficzna w przypadku w porównaniu do wersji PC-owej. Nawet zresztą pamiętam, że w recencjach było polecane, jeżeli masz PC-a, weź na PECETA. No ale jak masz tylko konsolę, no to okej okay, to weź na konsolę. Mm -hmm. to jest tak na zasadzie, wiesz, no okej, okay, nie masz na czym innym grać. No dobra, zagraj tu, jest trochę brzydko, a, ale generalnie będziesz się bawił. Znaczy ja podejrzewam, że tutaj głównym problemem było to, że chociażby w takim Command Conquer był ciężkie sterowanie padem. Bo na pc sterowało się tak naprawdę myszką, która była bardzo taka, że tak powiem, wygodna. Natomiast mm -hmm. padem, ciężko mi sobie wyobrazić, jak się tu sterowało, bo wiesz, mysza, mysz ma to do siebie, że możesz bardzo szybko, na przykład z jednego końca planszy mm -hmm. przejść się w drugi. Ja podejrzewam, tak że Command Conquer miał na tej zasadzie, że miałeś yy, wskaźnik, którym sterowałeś po prostu padem. Dokładnie tak. Miałeś, no. miałeś wskaźnik byszy, tylko zamiast byszy miałeś. No, pada. To, to tak, jest, Dokładnie, to jest tak. To koszmarne rozwiązanie, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że nie można było pewnie dostosować szybkości tego wskaźnika, więc to pewnie było po prostu jakieś. Ciężko z tym było. Jakaś mała nie? Ja jeszcze z takich Biatyk tutaj wspomnę z 97 roku. Cieka, ciekawa Biatyka, która doczeka się chyba jej drugiej części Bushido Blade. Ciekawa z tego względu, mm -hmm. że. Był tam dosyć ciekawy motyw w zasadzie zakończenia pojedynku jednym ciosem, nie? że nie, nie trzeba było tak. tradycyjnie zmniejszać paskę energii, tylko jeżeli wyprowadziłeś cios w odpowiednim momencie, czy tam odpowiedni cios, mogłeś zakończyć walkę od razu. I to nie było nowe. Znaczy, to było nowe, jeżeli chodzi o grafiki, gry trójwymiarowe, ale mhm. wcześniej, lata wcześniej, chociażby na Commodore 64, był Barbarian, który również działał na podobnej Aha. zasadzie, mhm. gdzie tak. można było zadać ciosy za. Pleców i obciąć przeciwnikowi głowę, niezależnie ile miał energii, nie? jeżeli ten cios wszedł. To prawda, ale faktycznie, jeżeli chodzi o bijatyki 3D, to było takie pierwsze podejście. Ja, Bushido Blade'a, bardzo akurat lubiłem. Właśnie to nietuzinkowe podejście. Ja zazwyczaj lubię w ogóle sprawdzać rzeczy, które są nowe, czasami dziwne i tak dalej, bo nigdy nie wiadomo, kiedy w, tej, w, tej, w tym wariactwie, być może w takiej potencjalnej na początek głupocie, może znaleźć fajną mechanikę. I warto jak najbardziej próbować. Także tak, Bushido Blade było dobre. Ja powiem na pewno kilka rzeczy z tego, co się zaczynało jako coś nowego. Chrome Software wypuszcza pierwsze Armored Core. Jeżeli dobrze pamiętam, przedwczoraj. No teraz na dniach była premiera gameplayu, już gameplayu drugi trailer i gameplay najnowszego Armored Core 6. Ja powiem szczerze, że jaram się strasznie co nie? Naprawdę mm -hmm. lubię roboty, lubię szybką akcję, a co ciekawe tutaj wskazuje wszystko na to, że mogą tego Armored Core'a trochę połączyć z elementami solsowymi. Nie wiem jeszcze jak bardzo, troszkę na to wskazuje to, co widzieliśmy do tej pory, ale serię Armored Core bardzo polecam. Ape Odyssey, wspominaliśmy o tym, tak? czyli chodzenie, bekanie, pierdzenie i ratowanie mudokonów. Ace Combat 2 wychodzi, więc to jest w końcu ta część, którą już mógłbym polecić. I z japońszczyzny, moi drodzy, Wild Arms od Media Vision. Ciekawa rzecz, ponieważ to był pierwszy taki y, RPG japoński, szerzej przedstawiony y, publiczności amerykańskiej w takim starszym klasycznym stylu. Oczywiście nie umywa się do mm. tego, co powiem y, zaraz, czyli do Final Fantasy 7, ponieważ Final Fantasy 7 y, ma premierę y, 7 września, jeżeli dobrze pamiętam, na rynku amerykańskim. Chyba tak, na pewno wrzesień. Y, tak, bo przy premierze tego, przy premierze remake'u pamiętam. Jest to gra, która wywróciła rynek RPGów naprawdę do góry nogami i to bardzo, ale to bardzo mocno. Wiemy, że Square odeszło bardzo podobnie jak wspomniane, wspomniane przed chwilą Capcom, właśnie od Nintendo. Może odeszło to jest za dużo powiedziane, ale zerwali te umowy na wyłączność i Final Fantasy 7 zrobił dla RPGów naprawdę sporo, wspólnie z PlayStation, oczywiście. Ty powiedziałeś bardzo fajną rzecz ostatnio. Że Square praktycznie chyba nie miało nawet wyboru, żeby pójść gdziekolwiek indziej z tą grą. No tak, znaczy, no, przypominając poprzedniego, to wydaje mi się, że jeżeli by chcieli na Nintendo wydać, no to Cardage był y, tylko tutaj, y, wchodził w grę 64 Mega, y, więc pewnie wycięcie większości kontentu, kalkat, scenek i tak dalej. Y, jeżeli by chcieli, no, w zasadzie mogli jeszcze wydać na Saturna, tak naprawdę Final tak. Fantasy. Ale chyba w ogóle Sega jakoś się nie dogadywała w ogóle ze Square'em, bo nie wiem czy tam w ogóle jakiekolwiek gry od Square'a wyszły na, na, na Saturna, nie pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że trochę nie było, nie było co, tak? No ale to też wiesz, wydaje mi się, że w 97 rok no, to też pokazał, że PlayStation jest aktualnie najlepszą konsolą na rynku, mhm. z największą ilością sprzedażnych egzemplarzy. No i tylko głupiec wydaje mi się, żeby wiesz wybrał na przykład Saturna, który sprzedawał się gorzej, czy na przykład Nintendo, które no też na początku jakoś tam nie, nie było jakby przesłanek, że dogoni tak PlayStation. Także tutaj wydaje mi się, że wybór był na, dla, na Sony był dla mnie dosyć oczywisty, jeżeli chodzi o wybór squera na jaką konsolę wydać. ja powiem ci, że grałem na PC Final Fantasy Rock chyba po premierze na, na PlayStation, o ile pamiętam to, to wyszło. Mhm. No na okay, to wiem, w którą wersję grałeś? Wiem, w którą wersję Tom grałeś. Pierwszy, no? Pierwsza wersja jaka wyszła na PC. Mhm. Na Nahajpowany byłem w Ja tam w Secret Serwisie czytałem opis, że tam. W ogóle tam był taki opis, bo tak patrzę, w ilu się egzemplarzach sprzedało Final Fantasy. Jest tam w Japonii chyba 3 miliony coś. A ile dobrze pamiętam, w sekret Serwis było napisane, że 100 milionów Japończyków nie może się mylić. Nie? Ja mówię, ja pierdziele, nie 100 milionów kupiło tą grę, nie? Masakra, nie. Coś takiego było, jakaś taka głupota. Okay. W każdym razie, wiesz, instaluję to, odpalam. No i powiem ci, nie podobało mi się to. Kilka rzeczy, <laughs> kilka rzeczy które dla mnie nie grałem dużo w tamtym czasie w I Grałem w nie, znałem te, wiesz, i haken slash, i RPG. To było dla mnie jakby pierwsze zetknięcie z takim typowo japońskim RPGiem. Rzeczy, które mi się nie podobały, to to, że Chodzi taki mały ludek ze stemplami zamiast dłoni, a podczas walki wygląda normalnie. Nie mogłem tego zaakceptować i że z jednej postaci wychodzą trzy inne, ale... Czekałem rzecz, na to, czekałem, do. Ale rzecz, która mnie irytowała najbardziej i która... Skończyłem co prawda Final Fantasy VII, ale przyznam się, że chyba na jakichś kodach, o ile dobrze pamiętam, bo nie mogłem już tego zdzierżyć, to randomowe pojedynki. Stary, doprowadzało mnie to do szału. Idziesz, <laughs> dwa kroki, pojedynek. Kolejne dwa kroki pojedynek. W jedną stronę się ruszysz pojedynek, w drugą się ruszysz pojedynek, do tyłu się ruszysz... ja pierdziele, jak mnie to wkurzało. Co ciekawe, zostało to poprawione, do... znaczy naprawione, zmienione dopiero w Final Fantasy 12, chyba? Nie wiem, czy w dziesiątce. Chyba w 12 nie było już randomowych pojedynków. W dziesiątce były nadal pojedynki randomowe. No tak, do tak były, jak doszało. najbardziej. Czekałem, do czego, dokładnie, do czego dokładnie dążysz. To jest, powiem Ci, ciekawa rzecz, bo Ty y, bliżej Ci do gracza, przynajmniej jeżeli chodzi o te wcześniejsze lata lata dzieciństwa, lata młodości, bliżej Ci do gracza pecetowego. To jest mocne uogólnienie, mm -hmm. y, ale mniej więcej. Mi bardziej do konsolowego i powiem Ci szczerze, że nie zawsze, ale w przeważającej większości wypadków dokładnie tak wyglądają te rozmowy. Ja zaczynając właśnie z japońszczyzną, okej, okay, zapoznałem się z grą, widziałem, że to tak wygląda, czy grałem w Final Fantasy, czy w, nie wiem, na przykład w Lunara, czy w cokolwiek innego, to było dla mnie normalne, że sterujesz postacią, nie wiem, Suikoden, o których wspominałem i on nagle przy opcjach dialogowych postaci sobie z niego wychodzą, jest rządek. Jakby nie widziałem w tym nic dziwnego. Tak samo, jeżeli chodzi o randomowe walki. To było normalne. Idziesz po mapie świata i okej, okay, trafiła się sobie walka, tak? A jak wszyscy wiemy, mistrz polecił mi unikać niepotrzebnych walek. No okej. Okay. No a z drugiej strony gracze pecetowi, oni byli przyzwyczajeni do tego, że oni widzą przeciwników. Oni widzą, gdzie co się stanie. Właśnie to była taka mocna między innymi, mocna różnica między właśnie tymi CRPGami a JRPGami, ami szczególnie. Nie, właśnie rynkiem japońskim i rynkiem amerykańskim, czy też europejskim, i często to słyszałem słuchaj, ale, ale, ale to jest głupie, bo yy, tak jak powiedziałeś, czemu nic z niego wychodzą, tak? Jakby żarty seksualne leciały na lewo i prawo. Yy, czemu on tu wygląda tak, a na arenie, na, na arenie walki wygląda inaczej, tak? Wiadomo, że to miało między innymi związek z zasobami kompa, i tak dalej, znaczy kompa sprzętu. Na którym się odpalało, więc tego było dużo. No ale z drugiej strony historia, która jest świetna, bardzo dobrze napisani bohaterowie, oczywiście nie wszyscy, ale wystarczająco duża większość protagonista, który nie był zwykłym, złym, który często to widzimy w RPG'ach, po dziś dzień zresztą. Okej, okay, jestem zły, czemu jesteś zły, bo, bo się zdenerwowałem. Okej, okay, co chcesz zrobić? Chcę rozwalić świat, dlaczego chcesz rozwalić świat, no bo jestem głównym złym, czego nie rozumiesz, co nie? Jakby robimy to czy nie. Okej, okay, mhm. walczymy, dobra, wygrałem, wygrałem, jestem dobry, ty jesteś zły. Tam była głębia, tam były elementy psychologiczne. Główny bohater Cloud, który na początku wydawał się po prostu być może nawet po chwili gry trochę nudny, na początku taki trochę kamień, trochę spokojny, później troszeczkę właśnie pusta, później się okazało, że tak naprawdę człowiek cierpiący na poważne problemy psychiczne, zaburzenia osobowości, rozdwojenie jaźni, w ogóle wyparcie, wspomnień i tak dalej. To było dla mnie czymś takim, co rzadko było spotykane i uważam, że Final Fantasy VII zrobił to dobrze, ale nie uniknąłem jednej rzeczy. Nie uniknąłem jednej rzeczy związanej z Final Fantasy VII, mianowicie padłem ofiarą plotki, która mówiła, że da się uratować Aeris, Aerith, tak. Aerith. W zależności. Wiesz co? W zależności od regionu, bo w, Japo w japońskiej wersji jest ona pisana Aeris, a w amerykańskiej, europejskiej Aerith. Tak, Czy masz Erit tak. albo Poczekaj sekundę, kota wypuszczę i już wracam. Okej. Okay. Dobra. To się wytnie, czyli się nie wytnie. Jasne, możemy zostawić, co nie? Ja powiem, Spokojnie. Ci, ja mm? powiem ci... Ale że trzeba jest tylko do końca z tą dobra. plotką, co nie? Właśnie to jest tak stare, że większość z was na bank wie, ale ci, którzy nie wiedzą w, w, zakładam, że spoilerowanie Spoiler. tego teraz jakby okej, okay, jakby możemy z tym lecieć to był 97 rok jedna z głównych bohaterek właśnie wspomniania Eiris czy Eirit, wymowa dowolna ginie. Zostaje zabita przez sefirota no i oczywiście gracze nie mogli sobie tego darować, nie mogli wybaczyć Square'owi, no, że w ogóle tak postąpili. I to też była bardzo taka nietypowa zagrywka, jeżeli chodzi o duże produkcje, żeby zabić jednego z głównych bohaterów, więc była legenda, jak ją ożywić. O Boże, czego to nie trzeba było robić? Jak wielkich, naprawdę wymagań nie trzeba było spełnić, żeby do tego doprowadzić i oczywiście nic z tego nie działało, bo nie dało się tego Zrobić, chyba że mieliście GameSharka. Pamiętacie, jak wspominałem w zeszłym tygodniu o tym wejściu Paralel, który jest Paralel, chyba tak się wypowiadało z tyłu konsoli, i można było GameSharka podłączyć i można było sobie Ares czy zachować w drużynie. Poza tym nie, ale na całe szczęście nie wykonałem tej sezowej pracy, absolutnie nie. Eee, po prostu na początku kupiłem to, bo mi kolega powiedział. A wiesz skąd wiedział kolega? Od kolegi. No to, to, to oczywiście, od kolegi, co nie? Bo jego kolega tak zrobił, to jest, to jest najlepsza rzecz. No i na całe szczęście zacząłem troszkę szukać. Okazało się to bzdurą, i najlepsze jest to, że jak mu powiedziałem, to bronił tego cholernie. Naprawdę tego cholernie bronił. Po czym to, zadałem wiesz, mu co? pytanie? Spróbowałeś? Hmm. Nie. To, no to jest, to jest to... w ogóle ciekawe, bo kiedyś robiłem taki film 10 mitów w grach. I do dzisiaj są ludzie, którzy wierzą, że w pierwszym Diablo jest krowi level i oni tam byli. Albo, że umieją zrobić lejem, y, kajdanki za Kajdanki, takie, nie? Y, no to y, oczywiście, to jest, że tak. I, wiesz, I to są ludzie, którzy oni święcie w to, oni wierzą w to i oni wiedzą, że to zrobili. Prawdopodobnie już wiesz, nawet y, po tylu latach to się tak utarło, że już ktoś wierzy w to, że to zrobił po prostu, nie? Mm. Ale, no, ale właśnie, właśnie to są takie historie, nie? Ja powiem ci, że... Gdy zagrałem, skończyłem to Final Fantasy 7, pamiętam, że tak się zastanawiałem potem, okej, okay, co ci ja, z tych 100 milionów Japończyków widziało w tej grze. Bo dla mnie, no. dla mnie to nie było nic specjalnego. Znaczy, były RPG na PC o wiele bardziej wydaje mi się. zaawansowane, czy mm -hmm. tak bym to nazwał. Dla mnie wiesz, bo to jest trochę też zmiana sposobu samego myślenia, jak się patrzy na... Mm -hmm. JRPG jest bardzo specyficzną grą dla tak. mm, gracza będącego spoza Japonii. Ja wychowałem się na rpg takich klasycznych, Hay of Beholder, Dungeon yy, Master, to są już takie, wiesz, hardkorowe nie, w ogóle takie, to zazwyczaj się z oczu widziało, obracały się o 90 jest. stopni, czy tam Ultima, Underworld, takie, takie tego typu rzeczy. Mm -hmm. Natomiast Jasne. tutaj było, było dla mnie to czymś takim, można powiedzieć, w pewien sposób egzotycznym, Coś, czego, z czym jeszcze nie miałem styczności, bo nie grałem w tego Suikodena czy tam, nie wiem, Persony, jeżeli się pojawiły wcześniej, nie wiem, nie, nie, zna, mhm. nie znałem w ogóle japońskich herpegów, nie, dla mnie to było pierwsze zetknięcie. I powiem Ci, że miałem takie e, dosyć negatywne odczucie odnośnie siódemki. Ja przez lata powtarzałem, że grałem we wszystkie finale singlowe od siódemki, ale siódemka mi się zawsze podobała najmniej. E, mhm. I zobacz, wychodzi część ósma. I w ósemce już się dało, że nie ma ten, ten mały ludzik, nie chodzi, że chodzi normalna postać Skola, tak? Nawet po mapie tak. chodził normalnie. Co, nawet, tak, tak. nawet jeżeli chodziło się po lokacjach, to tych dwóch typów za nim zawsze biegało, nie że mm -hmm. chodził jeden, zawsze za nim tam No biegał, chyba, że nie? mówimy o mapie świata, tam było cały czas solo, tam Squall sam tak? biegał ale był naturalnej wielkości, znaczy nie był tak. wersją tą deformed, nie? Tak, tak, Także, bo z no tą i... wielkością naturalną też ciężko, gdzie wiesz, taki lasek, no taki tak, szkolce biegnie. No tak, mówię tak, nie? wiadomo, ale... nogi Lagi, miał, tak. nogi miał, wiesz, 90% postaci to nogi, nie? Ale, ale tak, wtedy, wtedy, wtedy to się zmieniło, natomiast ja powiem ci, że 7 7K... nie rozumiałem tej gry, myślę, że to był problem taki, że ja jakby nie rozumiałem tej gry, bo... Nie było jakby, od... to jest trochę też tak, że jeżeli ktoś cię wprowadza w tą grę i ci mówi, ty zobacz, bo tak jest w Japonii w ogóle, nie, zobacz tutaj, te... ja jakby wiesz, byłem jakby zdany sam na siebie, odpaliłem, mówię, no nie jest to dobre, nie, no nie jest to mhm. fajne, nie, gram tak trochę na siłę, zupełnie nie rozumiem pewnych mechanik, typu tej te randomowe walki, które były dla mnie totalnie jakby w ogóle, wiesz, nie rozumiałem tego, dlaczego tak się dzieje e, mhm. i Myślę, że to był problem. Ja do dzisiaj sobie obiecuję od lat, od, odkąd chyba mam kanał na YouTubie, że zagram jeszcze raz Final Fantasy 7 w tą klasyczną wersję, na PC-cie jeszcze raz i spróbuję ją jeszcze raz przejść i spróbuję się do niej przekonać. Bo oczywiście, jak wyszedł remake, to mi się bardzo podobał. No, remake jest świetny. Chciałem Ale... właśnie spytać. No, remake jest świetny. Ja powiem ci, że ósemka również miała randomowe bitwy. Ale ósemka hmm. mi się już mega podobała. Mega były, wiesz, ale tam były też te na przykład kasenki. Kasenki w ósemce to była po prostu magia, nie? E, tak, tak. Tu od razu. Miała... Szapowa. Miała... Tak, siódemka, siódemka miała, miała pieprzy, też FMV, ale. Nie było one No, to jakości, dobre, no. I, jakością to jest przepaść do ósemki. No. Absolutnie tak. Powiem ci ciekawą rzecz powiedziałeś, bo strasznie chciałem Cię spytać o tego remake'a. Ja, jako fan oryginału, ciekawa rzecz i to wśród znajomych, którzy też byli fanami oryginału, bardzo to się potwierdza, co teraz powiem, że ja miałem ogromne obawy co do systemu walki, a byłem pewien fabuły. Okazało się że na odwrót, że no bo ja byłem przyzwyczajony do tego turowego systemu walki, ja chciałem, żeby go Odświeżyli, z upgradowali, ale żebyśmy nie dostali właśnie tego m, takiego, powiedzmy, bliżej, hack slasha, którym 7 remake się stał. Natomiast y, 7 ma bardzo satysfakcjonujący system walki. Jestem naprawdę y, bardzo, bardzo zadowolony. Powiem Ci, że jak zacząłem grać, to od razu. Po chyba 20 minutach stwierdziłem, robię cały gameplay dla siebie bez leczenia w walce. Poza walką mogę się leczyć, w czasie walki zero spelów leczących, itemów, niczego. Nie ma opcji, żeby nawet umiejętności, które mają lifesteala czy cokolwiek, czy regen, co nie. I gra w ogóle zyskała niesamowicie w tym momencie. Ten system walki po prostu stał się tak satysfakcjonujący, że bawimy się świetnie, ale fabuła, której byłem pewien... Okazała się, że ma wady i ja bardzo czekam, bo to nie jest stracona gra. Jak dobrze wiemy, Final Fantasy VII Remake ma być podzielone na trzy, trzy podtytuły, trzy części ja liczę na to, że oni to odratują, ale 18 rozdział pokazuje. Ja wiem, co oni chcieli zrobić, i ja to całkowicie rozumiem. Po prostu wybór, którego dokonali, i sposób, który to zrealizowali, mi nie pasuje. Ale myślę, że to jest rozmowa na zupełnie inny, inny podcast, bo myślę, że będziemy mogli sobie serię bądź też poszczególne części, również omówić. Ale zamknijmy może rok 97 z fajnych rzeczy, które ja bym jeszcze wspomniał. Cool Borders. Nie wiem, czy miałeś okazję, czyli. Mm, to jest snowboard, ale nie grałem. Snowboardzik, tak jest. Wiem, co to jest. Ja grałem. Nie. Ja grałem wielokrotnie i od razu mówię: posiadłby z kumplami na kanapie, świetnie spędzone. Mm, jeszcze szybko patrzę na listę takich swoich rzeczy. O! Jeden tytuł. Ponieważ jako fania japończyzny nie mogłem nie wspomnieć o jakimś z RPG, czyli. Vandal Hearts. Vandal Hearts to jest dużo starsza seria. Ona nie zapoczątkowała na y, pierwszym PlayStation i y, tylko nie mm -hmm. pamiętam dokładnie kiedy. Wiem, że na pierwszym PlayStation wyszły dwie solidne części y, Vandal Heartsa i bardzo polecam zagrać, jeżeli ktoś lubi taktyczne rpg to jest gra w stylu Final Fantasy Tactics. I tutaj va Vandal Hearts zrobiło naprawdę świetną robotę. Wyszedł też Ace Combat dujka, o której wspominałem. O, jedna rzecz, o której mogę powiedzieć. Ta gra wyszła tylko na PC, i tylko na konsolę PlayStation, czyli Syndicate Wars. Mm -hmm. Syndicate. Taka bardzo m, specyficzna gra, mm. gdzie kierowało się grupką czterech, powiedzmy, kozaków, e, no i w dużym skrócie no, robiło się dym na mieście, Model taki specyficzny model strzelania, bo tam był izometryczny rzut, z, zupełnie taki jak w Diablo. Mieliśmy cztery postacie, mieliśmy taką metropolię wyjętą z cyberpunka, no i ja na początku tej gry w ogóle nie rozumiałem, nie wiedziałem jak mam się w niej oddalić. Ja chodziło mi strzelałem, prawda, mm -hmm. dopóki dotarło do mnie o co w tym tak naprawdę chodzi i ja za pierwszym razem się od niej odbiłem. Żeby wrócić chyba po dwóch czy po trzech miesiącach, bo kolega strasznie się jarał i mówił, o co mu chodzi w ogóle, co? Ja mówię, dobra, sprawdzę, może czegoś nie załapałem. I faktycznie, za, dru za drugim podejściem załapałem. Syndicate Wars akurat to była druga część Syndicata, bo pierwszy to na PC się pojawił jeszcze. E, to było całkowicie dwuwymiarowa grafika izometryczna, ona się potem pojawiła, faktycznie dwójka była całkowicie trójwymiarowa. To co było fajne w Syndicate Wars to to, że można było niszczyć całe budynki, tego wcześniej nie było. Hmm? E, I nie wiem, czy pamiętasz, były telebimy z trailerem Ghost in the Shell. Tak, tak. tak <laughs> to tak, była tak. najlepsza rzecz ever. <laughs> Słuchaj, młody Dert wtedy jarał się strasznie, to jest prawda. Ale to też pokazuje, jak czasami małe yy, rzeczy potrafią, potrafią budować niesamowite no, doświadczenia, okay, prawda? Samowite, ja... nie? Jak najbardziej. ok Jak dla mnie 9.7 chyba żeby zamknąć. Ja jeszcze szybko rzucę okiem, czy coś mi nie uciekło. Eee... Nie, nie, wspomniałem o wszystkim o czym chciałem. Wszystkim, co miałem zapisane. ok eee, Rok 98 w zasadzie mamy tutaj. No trochę mamy fajnych gier, ale myślę, że zaczniemy od tej najważniejszej. Eee, czyli Metal Gear Solid pierwszy od Hideo Kojimy. Chciałem ci przerwać eee. i powiedzieć od Tekken trójki, ale wiedziałem, że powiem, że Tak, Tekken trójka zdobył <laughs> najlepsze oceny w tamtym czasie, ale <laughs> chyba, chyba Metal Gear Solid jest i tak uważany za jedną z najlepszych hmm? gier na, na pierwsze PlayStation. I podobna Absolutnie. sytuacja m, podobna sytuacja jak była z, u mnie z Final Fantasy, ja grałem w wersję pc ową i również byłem, Ło, to jakaś w ogóle mega super gra. Przeszedłem i mówię, no nie jest to dobre. <laughs> nie jest to dobre. Jak dla mnie wtedy Kodzima patrząc na Krzysztofa z 98 roku, podjął bardzo złe decyzje, tworząc Metal Gear. Na przykład to, że w no? ogóle nie zrobił prerenderowanych cutscenek, tylko scenki na Enginie gry. Dla mnie to było nie do pomyślenia coś takiego. Ja Niech chciał... zgadnę, dodatkowo jeszcze ruch ust, którego nie było, tylko kiwająca tak. głowa z pikselami. Tak, tak. Tak. To było dla mnie w ogóle nie do przyjęcia, bo w tamtym czasie gry na PCcie, jeżeli wychodziły, musiały mieć kascenki i one jakby, wiesz, to po części też wykorzystywało możliwości i pojemność CD-ROMu. A tutaj mieliśmy coś, co było dla mnie dziwne z punktu widzenia. Nie? Po pie... po... Kolejna rzecz to to, że Sama mechanika była dla mnie dziwna, bo była to pierwsza gra, która była skradanką, tak naprawdę, na rynku. Taką typową skradanką. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. I powiem Ci, że dla mnie to było też takie. Nie wiedziałem, czy tam chodzi, żeby strzelać. Jeszcze wiesz, jeszcze kolejnym problemem było to, że granie na klawiaturze w Metal Gear Solid Stary o, była jakaś totalna masakra, nie? Jakieś dwa menu z lewej, z prawej. Mówiłem, what to fuck, nie? Po co to? <laughs> nie, może być, nie może być jeden i, i ty, jakiś tu wybierasz, tam wybierasz, w ogóle o co chodzi, nie? No powiem Ci, że nie byłem, za, nie byłem zadowolony, kończąc na... Ja ci, nie ja ci się w ogóle nie dziwię. Ja Ci się w ogóle nie dziwię, no. Przekonałem się do Metal Gear Solid'a, ale lata później, jak skończyłem Snake Itera, postanowiłem do niego wrócić, faktycznie się do niego przekonałem, ale byłem mocno, mocno zdegustowany tym, że Podoba się w ogóle grać. to po części było też to, że ja byłem mocno takim e, osobą, która była e, bardzo negowała konsole. I to się zmieni mm -hmm. dopiero przy PlayStation 2 czy tam przy Dreamcastie, ale byłem ignorantem konsolowym. I wiesz, zawsze wychodziłem z założenia, że PC jest lepszy, e, że jeżeli to są najlepsze gry, które są na PlayStation i oni wydali je na pc -ta, no to nie jest dobrze z tą konsolą, starym. <gry> nie, 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 nie wychodzą na to dobre gry. <gry> Ale to ja się przyznam w takim razie, bo to jest, bardzo, bardzo mi się to w ogóle podoba. Ja byłem po drugiej stronie barykady, tak? Ja mam tutaj ten swój grzeszek taki, że mimo że peceta miałem, to konsole dla mnie były dużo bardziej do grania, taki mega skrót myślowy, tak? Mhm. I ja mam te grzeszki takiego betonu konsolowego, tak jak ty byłeś moment, że byłeś betonem pecetowym, to ja byłem betonem konsolowym gdzie mówiłem, że wiesz, dokrania tylko konsole, wiesz, a typy CCAżu i wiesz, te gadki. Później oczywiście mm -hmm. był okres przez krótki okres czasu na całe szczęście, ale był okres, że PlayStation jest najlepszy. O moi drodzy, ale człowiek był głupi, i durny, na całe szczęście z tego e, wyrósł, ale, ale, ale były te etapy, tak? Później na całe szczęście obydwoje zmodrzeliśmy i stwierdziliśmy nieważne gdzie ważne. Co? Natomiast ja pierwszego MGS-a nie miałem okazji gdzieś tam na PC-cie w ogóle ogrywać. MGS-a dwójkę, tak. Yy, I o mój Boże, to, to sterowanie to ja całkowicie rozumiem. Jeżeli to wyglądało nie, tak na, samo w jedynce. Na PC to się w to nie dało grać, nie? To, to była jakaś, <laughs> jakaś masakra w ogóle, nie? Mm. To, to koledzy na... właśnie, którzy grali na PC-cie, wspominali, no? Natomiast. Yy... Jeż... Nie wiem, co chciałem powiedzieć teraz. E... To ja mogę zamk... kontynuować, a zamk... ty możesz zamk... próbować sobie przypomnieć. Dobra, dobra, bo już chyba chciałem okay. znaleźć ten temat Metal Gear Solid, bo mhm. e... ale jeżeli coś chcesz jeszcze dodać, to dodaj. Tak, chciałem właśnie takie kontrujące spojrzenie na to dodać. Ja w ogóle pamiętam, jak no, grałem w demo Metal Gear Solid, gdzie tam można było wtedy dojść do etapu, gdzie Meryl robiła brzuszki. Mm. I, to było, I to był max. Zresztą to było w ogóle bardzo mocno pocięte, tak żeby to demko się tam zmieściło. Natomiast mi się to bardzo podobało, ale rozumiem cię na zasadzie tego, co powiedziałeś. Ja niespecjalnie wiedziałem, jak w to grać. To było dla mnie tak, ok. Intro bardzo fajne, klimatyczne, co? nie? do tej pory pamiętam tą muzykę, która się wtedy włączała to takie po wycie, powiedzmy, takie po wy po powywanie. Pewnej pani, która y, oczywiście była w tle, kiedy się y, wpływało, kiedy MGS jeszcze wchodził, nie, czy, pu, snake wchodził, zrzucał mm. oczywiście te swoje okulary, google, wszystko, dzwonił Campbell. No i człowiek oczywiście się tym jarał, słuchał tych dialogów. Ja pamiętam, że w pierwszym hangarze y, potrafiłem spędzić godzinę bawiąc się po prostu e, AI ja przeciwników, patrząc jak oni będą reagować, skacząc co chwilę i kilka razy mm. przypadkowo oczywiście, podchodząc do krawędzi i skacząc z powrotem. Dowody, natomiast gra faktycznie ciągnęła mnie, wciągnęła mnie jak bakcyl, i uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra gra. Naprawdę genialna, świetna na wielu poziomach. Natomiast wiele osób zastanawia się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o to, ile Kojima miał taki szybciutki oktob chcę wrzucić, ile Kojima miał wolności, ile jej nie miał, i tak dalej. Ponoć. I tutaj, jeżeli masz lepsze informacje ode mnie, to proszę cię sprostuj, ale ponoć przy Twin Snakes, które jest remakeiem jedynki, wyszło na Gamecube, Kojima miał wolną rękę i to jest faktycznie jego wizja. Ja uważam, że The Twin Snakes to jest absolutne nieporozumienie. To, co chodzi tam się. O pewnie o te kascenki, tak? <laughs> dokładnie tak. tak. To, ale co to tam Kojima się ich nie dzieje. Robił. Okej, okay, bo to znaczy ja nie mówię, że jej robię z tego co słyszałem, więc tak jak mówię, popraw mnie, bo mogą być informacje błędne. On zajął się wyreżyserowaniem, wszystkiego, to jest jego wizja, to tak miało być. Plus dodamy do tego elementy, że w Twin Snake'ach miałeś silnik z dwójki i Snake miał umiejętności z dwójki, no ale gra nie była do tego dostosowana. No i aktorzy, szczególnie nieszczęsna, a w oryginale genialna, sniper wolf. Która została odczytana z kartki, chyba po prostu koledze czy koleżance, i ktoś to nagrał, i stwierdził że to wyrzucą do gry. Bo Sniper Wolf w, w The Twin Snakes jest. To, to jest tragedia. To, to mm. jest coś, co nie powinno trafić do gry. Zresztą jak pozostali aktorzy, ale nie tak bardzo jak ona. Znaczy, w Twin Snakes to był ten problem, że Hideo Kojima nie reżyserował kascenek. On zatrudnił reżysera filmów akcji, jakichś takich klasy B, który, który mm. wziął to na, na warsztat i on tam zrobił te. Snake'a skakczącego po rakietach i tego typu rzeczy. Także Hideo podzima, jakby on przypominam, że tak naprawdę on jakby ja nie wiem, czy on w ogóle miał jakiekolwiek, czy był w ogóle zainteresowany czymkolwiek robienia przy Twin Snakes'u. Bo Twin Snakes o ile dobrze pamiętam, zrobił Silicon Night chyba, chyba tak. Oni się nazywali. Tak, chyba Silicon Night robili. To Silicon Knights to była firma w ogóle amerykańska, także oni tam, wiesz, yy, z tego co czytałem, jakiś, jakiś tam kiedyś wywiad, to oni w ogóle, jakby, on nie był w ogóle zainteresowany, jakby, Kojima tym robieniem tego. Yy, on chciał iść dalej, tak? To, to, to trochę taki hmm? był powrót, powrót trochę. On, okej, okay, wyszło, ale on, jakby, wiesz, nawet, tak jak mówię, nie chciał reżyserować tego, dał, zlecił to komuś, ktoś inny to robił. Yy, jakby on nie miał tutaj za bardzo dużo wpływu na sam, samą wizję. Yy, Twin Snakesa. Okej, okay. jakby biorę to, co powiedziałeś, chociaż większość tych informacji jest mi znane, po prostu bardziej jak gdzieś kopałem, yy, ale wiesz, jak to jest, różne rzeczy można w się przeczytać, ale bardziej jak pokopałem, yy, wyglądało to na takiej zasadzie, że to jest bliższe jego wizji niż miał być. Mam nadzieję, mhm. że jednak nie. Tak, co inaczej, różne, yy, różne opinie o Kozimie mówią. Ja mogę powiedzieć, że z mediów wychodzi na to, że to snob, ale gry robi świetne. Mhm. I myślę, że tutaj temat można zamknąć, bo to jest temat rzeka. W takim razie wspomniałeś o Metal Gear Solid, tak? Bardzo ważna gra, sporo osiągnięcie, no i spory sukces. Ja w takim razie pójdę w inną stronę. O Tekenie 3 już wspomnieliśmy, ale okej, okay, ale okej. Okay. Weźmy go na tapetę, bo to jest dla mnie i dla wielu osób... Gra, gdzie na osiedlach, tak jak mówiłem, grali prawie wszyscy. Pojechać do innego miasta, wejść na osiedle i spytać, ej, słuchaj, grasz w tekena? W domyśle w tekena trójkę, oczywiście, oczywiście, że tak. I po prostu czasami się wpadało do ludzi na partyjki i się z nimi grało. Ja sam miałem okazję pojeździć do kilku miast i najzwyczajniej w świecie grać z obcymi ludźmi w tą grę, których nigdy wcześniej nie znałem. I... Tak po prostu bywało. Natomiast najważniejsze rzeczy, które stały się w Tekenie 3, między innymi będzie to to, że w końcu nie poruszaliśmy się tylko na osi X. I Y, ale również na osi Z, czyli doszła głębia, aktywna głębia dla ciebie jako operatora postaci, czyli można było robić stepy, bardzo duża zmiana, kombosy dużo bardziej zaawansowane. Ok, wciąż areny bez ścian, chociaż ja wciąż uwielbiam areny bez ścian, nawet w najnowszym tekenie i innych bijatykach. Natomiast to była gra, która faktycznie zrobiła bardzo dużo rzeczy bardzo dobrze. Nie bez powodu tak zakorzeniła się w wielu domach, nie tylko absolutnie w Polsce. W Polsce bardzo głównie, głównie przez piractwo, ale na całym świecie. Sporo turniejów i zorganizowanych, i takich, na które się jeździło. Masa przede wszystkim znajomości, które po dziś dzień się ciągną, właśnie przez to, że człowiek zagrał kiedyś między innymi właśnie w tekena. To jest kawał takiej historii, o której ja mógłbym gadać godzinę, ale. To Chyba nie o to chodzi. Tak czy inaczej, Tekken 3 to naprawdę oni w tym momencie postawili fundament pod lata serii. Właśnie tą częścią. Szkoda, że ten dom prawie zburzyli czwórką, ale to jakby nieważne. Był później no, ale jeszcze Tekken 3. też prawa tak. tam była nie dobra w mhm. trójce, nie? To w ogóle. Jeżeli było... chodzi o muzykę? Znaczy, tak, nie, nie, muzy... o, o grafikę mówię, że tam te postacie, jak to wyglądało. Mhm. Pamiętam, że tam było takie intro co ten chłorank, nie? Tak wal... pokazywał te ciosy na samym początku. To było w czasie życia. Czekaj, leczonym. dobra, okej, do, okej. Okay, okay. Ty mówisz o. To się nazywa Embu, Embu Demo. I absolutnie kilka postaci ma coś takiego. Jest Chorang, jest Jin, jest Yoshimitsu, jest Link Yu. Czy ktoś tam jeszcze był? Już teraz nie pamiętam. Chyba Paweł jeszcze miał Embu Demo. Mm, tak, ale jedno z najbardziej takich znanych to Jin, oczywiście, który wykonuje katę yy, yy, w karate, i oczywiście Chorhang, o którym wspomniałeś. O prawą graficzną, Tekken, 3 jak najbardziej zasłynął i też muzyczną. Ogólnie, yy, muzyka tekenowa jest bardzo taka charakterystyczna dla tekena. Ona się troszkę zmienia szczęście na części. Oczywiście siódemka i trójka absolutnie już siebie nie przypominają, ale wciąż idziemy, idziemy często w elektronikę, mm -hmm. mieszankę brzmień rokowych, gdzie ja uważam, że Tekken 3 zrobił świetną robotę. No jest to coś, co jest dynamiczne, co jest bardzo takie emocjonujące i to jest świetna bijatyka ogólnie. Na dziś dzień Tekken 7 jest jedną z najlepiej wyważonych, zrównoważonych biatyk, które powstały. No i zobaczymy, co przyniesie ósemka, zobaczymy, co przyniesie, przyniesie wychodzące w tym roku Street Fighter 6, na którego wszyscy czekają z wypiekami na twarzy i zobaczymy, co chyba w przyszłym roku przyniesie nowy Mortal Kombat. Ale mhm. do tego jeszcze trochę czasu. No dobra. Myślę, że ten rok możemy zamknąć. 98. O, mój drogi, ja bym Czy powiedział kilka. To jeszcze? ja zrobię, no dobra, ja bym to zrobię dróg, szybką no, serię. Ja nie wiem. No dawaj. Ja zrobię szybką serię. Moi drodzy, 97. rok. Resident Uf... Evil 98. Uf... 98 przepraszam. 98. rok. I widzisz, że już się przenoszę w czasie. oglądasz <laughs> po prostu do przyszłości. Okej. Okay, 98. rok. Resident Evil 2. Ostatnio mieliśmy o tym podcast, to nie będziemy się rozdrabniać. Final Fantasy Tactics. Gra bardzo dobra z ciekawą historią, jeżeli chodzi o premierę, ponieważ Final Fantasy Tactics na głównym planie jest element kościoła, który oczywiście nie jest korzystnie pokazany i uwierzcie mi, w kilku krajach ta gra była zbanowana, no, jeżeli takiego. chodzi o premierę. Tak, no, no, bo o, o, oczywiście ciekawe. kościółka nie można krytykować, no bo jest jedyny i poprawny, i jeżeli powiesz coś złego, no to no, przepraszam cię bardzo, ale do więzienia, i jesteś komunistą. Dziś Z... by było takie, no. Były absolutnie ciekawe czasy, prawda? Gran Turismo, moi drodzy, w 1998 roku ma premierę Gran Turismo zrobione przez Polyphony Studio, którzy co ciekawe, oni wcześniej zrobili pierdółki, oni nie robili naprawdę dobrych gier wcześniej. A tu wyszli z czymś takim. Wychodzi port pierwszego GTA. Yy, mamy, o, moj, jedną, jedną z moich ulubionych serii: Tenchu. Mm -hmm. Tenchu Stout Assassins. O tym wspominałem. Ty mówisz, że nie miałeś nigdy okazji grać. Gdybym miał ci polecić którąkolwiek część z Tenchu, to wersję PS dwójkową Wrath of Heaven. A to grałem. Te wersje na PlayStation 2 grałem. Te wersje na PlayStation 1 nie grałem. Yy, mm -hmm, dwie wersje, no... bo było w Wrath of Heaven i był. W... Silent Assassins na PlayStation 2? Teraz nie pamiętam. Nie pamiętam czy to już nie było na PSP to co powiedziałeś Silent Assassins. Eee... Eee... Mieliśmy jedynkę, dwójkę, trójkę. Fatal Shadows, Wrath of Heaven i Fatal Hatal Shadows. Fatal Shadows. Mm -hmm. Shadows, tak. Eee, Tenchu mieliśmy i e, piętynkę, czyli Tenchu Start Assassins, Tenchu 2 i Tenchu 3, tylko ono nie było chyba Tenchu 3 nazwane, tylko inaczej. Ale tak, to generalnie jedynka może być zbyt drewniana dla Ciebie, ale drugą albo trzecią odsłonę mogę Ci jak najbardziej polecić. W 1998 roku również wychodzą takie tuzy. Spyro the Dragon, świetna platformówka, która zresztą parę lat temu razem z, z, z Crash'em Bandicootem miała remake, więc szukasz pudełeczka? Nie, nie, mam coś jeszcze, coś chciałem pokazać, a ja zapomniałem. Jeszcze okay. w 1998 roku. No dobra, mów mów to ja śmiało. Będę kontynuować moi drodzy. Mamy Paras Parasite Eve. Właśnie. E, ciekawe. ciekawe. Eve. O, trafiłem. O, <laughs> proszę bardzo. To jest bardzo ciekawy tytuł, bo to jest pierwszy tytuł Square który odszedł od konceptu klasycznego japońskiego RPG'a. Oni poszli w ogóle w zupełnie innym kierunku. Mamy powiedzmy, że współczesne budynki, industrialne klimaty i system walki, który później został przeniesiony do Vargent Story, ale o tym będzie w roku 2000. Także zakładam, że coś o Parasite ch chyba znaczy, chciałbyś ja dodać. Tak, nie dodawnie tak w zeszłym roku kończyłem chyba Parasite, mm. w, pierwszy. Przede wszystkim rewelacyjne kad mm. e, Szczur, które. Tak, no szczur na przykład, tak, tak. To było, to było coś e, niesamowitego. Gra, e, znaczy, jest tutaj jakby troszkę klimat Final Fantasy. Jak grałem, to <laughs> miałem takie właśnie, że jest tutaj Final Fantasy 8 trochę w tym. E, I f, e, faktycznie to, że gra dzieje się. E, f, w Nowym Jorku, co było też w ogóle niespotykane na, na, na japońskiej RPG. Natomiast y, warto wspomnieć, że y, ten system walki, który powiedziałeś, dla mnie, ja akurat nie grałem w tą grę, o której powiedziałeś, ale system walki to był dosyć dziwny, bo to było na zasadzie takiej kuli, która się. Która otaczała Taka naszą bohaterkę. No tak. hmm? I postacie, które znalazły się w tej kuli były, były podatne na strzały. Jeżeli znalazły się poza, to znaczy, że były poza zasięgiem, ta kula jakby reprezentowała tak naprawdę zasięg zasięg hmm? naszych strzałów. Także to była dosyć, dosyć ciekawa rzecz. Aczkolwiek muszę przyznać, że Parasite Eve doczekało się, jak wiesz, pewnie trzech części, bo oprócz Tak jest jeszcze mamy wersję na PSP, która jest dosyć, no, uważana za. Słabszą część, ale tak. tak. Parasite Eve było dosyć ciekawym, faktycznie ciekawym tytułem, i nawet po latach, tak jak mówię, grałem w zeszłym roku, chyba albo dwa lata temu, nadal mega dobrze się bawiłem. Ale graficznie, wrażenie zrobiła do mnie dwójka Parasite Eve, o czym opowiem, ja jeżeli nie zapomnę, co tam takiego ciekawego zastosowano. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. W czasie PlayStation jeden i właśnie przy okazji Metal Gear Solid zaczęły się pojawiać gry w wersji premium. To były wersje kolekcjonerskie, one były bardzo rzadkie, znaczy ja powiem Ci, próbowałem znaleźć sobie jakąś taką listę i nie udało mi się znaleźć ile tych gier wyszło w wersji premium, na pewno to były rzadkości. Nie znaczy to, że przed erą PlayStation nie wychodziły edycje kolekcjonerskie, bo wychodziły, ale były też mega rzadkie. I jedną z najbardziej fajnych edycji premium jest Metal Gear Solid w wersji japońskiej. To była wersja japońska premium, która posiadała tam dodatki, koszulkę i tak dalej. Wspominam o tym dlatego, że wersja pojawiła się w dwóch. Znaczy ta Metal Gear Solid pojawiła się w dwóch wersjach. Srebrnej i złotej. Srebrną mogli kupić zwykli mieszkańcy, natomiast złota była wysyłana do akcjonariuszy e, Konami. Także to mm -hmm. była już mega, mega rzadkość, nie? Znaczy różniła się tylko tak naprawdę kolorem pudełka. Ale, ale... No ale szy... jednak. Tak, ale to jest jakby początek, bo potem przy PlayStation 2 te wersje premium będą yy, coraz bardziej się, coraz częściej się pojawiały, ale tutaj też warto wspomnieć, że to jest jakby można powiedzieć, że początek takich edycji kolekcjonerskich. Coś, co na PlayStation 3 wybuchnie w japy wszystkim, tak naprawdę w tamtym czasie dopiero wtedy zaczęło się to gdzieś tam pojawiać. Jak najbardziej, ale przypomniałeś mi jedną rzecz, o której warto by było wspomnieć. E, mianowicie. Jeżeli chodzi o pre-order pierwszego PlayStation, Sony zrobiło ciekawą rzecz, ponieważ jeżeli zamówiliście pre-order pierwszego, pierwszego PlayStation PSX, a to przed w ogóle zanim dostaliście konsolę, przysyłano do was płytę CD. Mm -hmm. To płytę CD mogliście sobie włożyć do odtwarzacza i ona odtwarzała muzykę, ale kiedy przyszła konsola i włożyliście ją do konsoli, okazało się, że to jest właśnie płyta z dejami gier. Także mm. myślę, że ciekawy zabieg. Tak mi się przypomniało. Ciekawe, czy to teraz. w Polsce też działało. Pewnie nie, bo w Polsce nie można chyba było preorderu robić, nie? Bo Wiesz co, nie. Ciężko ja... mi powiedzieć, nie słyszałem o tym, żeby w Polsce gdziekolwiek taka opcja z tym płytą była. Rynek amerykański, jak najbardziej. Jak w Europie to wyglądało, nie udało mi się tego znaleźć. Mi się nie wydaje, będę w że w ogóle w Polsce na premierę, jak się pojawiła PlayStation, to naprawdę niewiele osób to miało. Znaczy na premierę japońską i amerykańską to w ogóle PlayStation to była poza zasięgiem. Natomiast, żeby mieć ją w Polsce, natomiast nie wiem jak to było w Europie, bo nie wiem czy ona oficjalnie PlayStation miała, kie, kiedy miała oficjalną premierę w Polsce. Bo wtedy chyba to było dosyć drogie jednak ta PlayStation, no Oj, jednak było. skosztowała niemało, nie? Było, tam było, ja pamiętam, że swoją jak kupowałem chyba, to był 97 rok jak kupowałem, tak. Yy, jeszcze chwilkę, zobaczę sobie. czy yy, Nie, 90, w 97 roku. 1 stycznia w Polsce było. Ja? 1 stycznia którego roku? 96. 6, ja w 97 kupiłem yy, i no powiem szczerze, że to wtedy było po 1000 złotych czy ponad nawet. Ja nie, nie wiem czy to nawet teraz... więcej nie kosztowało, że to jakieś takie wiesz... Oryndarne Wiesz co, bo ja pieniądze. teraz, ja, ja próbuję zebrać w głowie, bo to były części moich pieniędzy z odszkodowania, ja gdzieś tam się porozwalałem i tam jeszcze rodzice, tam jeszcze moja mama na pewno mi pomagała trochę i chyba nawet jeszcze babcia, tak, żeby, żeby, żeby nie było, więc ja tak w głowie mam tą liczbę, którą sam mniej więcej wydałem z własnych pieniędzy, a to, że rodzinka pomagała, to już jest zupełnie inna. No ale koszta kwestia. były drogie, nie? Koszta tak, były wysokie, tak. faktycznie. Takie, takie tak, faktycznie. a jeszcze wiesz, żeby dodatki jakieś dokupić, żeby drugiego pada mieć, gdzie a ja drugiego pada, kurczę, to kolega musiał przyjść ze swoim, co nie? To, no to... Oczywiście wiadomo. Ale w takim razie jeszcze z takich rzeczy, które były istotne. Dla fanów japońszczyzny, to odwójka Bartka zawsze dobre polecenia będą. Bread of Fire 3, czyli Bread of Fire 3, po prostu po polskiemu mówiąc. Kontynuacja serii, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba ona się zaczęła na nes Natomiast Bread of Fire 3 jest jedną z najlepszych fabularnie uznawanych odsłon, i faktycznie jest bardzo fajna. Chociaż mi najbardziej przypadła kontynuacja, która bodajże wychodzi w przyszłym roku, czyli Bread of Fire 4. Dobra japońszczyzna jeżeli chodzi o RPG. Łapcie śmiało. O, dodatkowo, też taka gra, która jest. Yy, ona ma taką trochę niefortunną historię. Yy, mianowicie chodzi o Xenogears. To jest gra, która wyszła również od, od Square. Również japońszczyzna, Piękny system walki, ponieważ system walki jest trochę bijatykowy. Tam się wykonuje komba. Yy, można go przybliżyć troszkę do tego, co widzieliśmy w Valkyrie Profile. Są bardzo podobne systemy walki, natomiast pierwsza część, czy też pierwszy, pierwszy dysk, bo gra jest na dwóch płytach, pierwszy dysk jest świetny, natomiast drugi dysk on był robiony na szybko i to niestety czuć. Były goniące terminy, historia jest no, skrócona maksymalnie jak się tylko da i drugi dysk, no po prostu czuć ogromną różnicę. Jakbyśmy grali troszkę w dwie różne gry, jeżeli chodzi o fabułę, a to przecież w RPG-ach to podstawa, chociaż mimo wszystko jest to gra, która obrocła legendą, i nie bez powodu, bo jest to bardzo dobra gra. Szkoda, że końcówka niestety nie dowiozła, Natomiast później pojawiły się kontynuacje w postaci Xenosagi, i, czy też Zinosagi i Zinoblades, które naprawdę robią robotę. Ci, którzy mają konsole ze sta, 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 stadniny Nintendo, no wiedzą o czym mówię. No, akurat Saga też kończyłem dwie części, jakoś 2-3 lata temu. Jeszcze mi trójka została. Faktycznie Zinosaga jest świetnym, świetnym tytułem i się też przekonałem, e, chociaż pierwsza część odrzuciła mnie designem postaci. Nie mogłem na te postacie patrzeć. E, potem to poprawili e, i faktycznie muszę przyznać, że gra, no, robi robotę, robi robotę. Akurat Zinoblet nie grałem w żadną. Mam jakąś wersję. Na chyba Wii U, chyba na Wii U jakąś mam wersję Zenoblade'a, mm. ale nie grałem. Ale właśnie słyszałem, że, że ta wersja Zino, to się zaczęło od Zino Gears, która pojawiła się na tak. PlayStation. Chyba trzy części też, tak? Czy, czy nie wiem, czy też to chyba było trylogią. Zino Gears była jedynka, to był, jedynka. To był solowy, aha, jedno, solowy występ. Aha, aha, to był solowy występ. No to też powiem Ci, że to jest tytuł, który myślę, że chętnie bym sobie sprawdził właśnie z tej serii Zino. Oj, polecam. Jak masz opcję Zinogirsy, zresztą na pewno mam kilka rzeczy do polecenia Ci i co jakiś czas staram się polecać, ale, ale tak, jest kilka rzeczy, które mógłbyś sobie sprawdzić. Więc kończąc, co jeszcze było ciekawego w roku 98? Znowu od Square, gra, która była trochę no ona przeszła trochę po bokiem, że tak powiem. Brave Fencer Musashi. Ja się bawiłem świetnie. Troszeczkę inne podejście do rpg japońskich. Solowy bohater, dużo platformowych rzeczy. Polecam sprawdzić. Tutaj nie ma się specjalnie co rozwodzić. Wyszła kontynuacja, jak dla mnie już nie taka fajna, ale Brave Fencer Musashi jak najbardziej wychodzi również w 98 Crash Bandicoot 3. Jak dla mnie, chyba najlepsza Przeczy, odsłona no. Krasza Bandicoot'a. Nie wiem, czy też tak miałeś, ale mnie najbardziej jarało to, jak był w ogóle skonstruowany hub, no, w którym byliśmy. Wyjście, korytarz, konkretny świat, wszystko jest ze sobą spójne. Kolejny korytarz, tak? Wychodzimy z tego okręgu, mamy znowu pięć batonów, na które skaczemy. Etapy, które były związane z jazdą na motorze, z motorówką, spływaniem, z też pod wodą, między innymi mm. te podwodne. Tak. No. To, to była świetna część. I bardzo polecamy sobie też ograć. Tomb Raider Trójka. To była w moim mniemaniu ostatnia fajna część. Przez długi okres czasu później. Ostatnia dobra część Tomb Raidera. Bo później, jeżeli dobrze pamiętam, czwórka to już był ten. Nie, Angel Ewid. of Darkness. Ewid. Angel of Darkness to była czwórka? Nie, to już była piątka. E, szóstka, już była piątka. Bo jeszcze, szóstka, bo jeszcze było Tomb Raider Legends. E, I Tomb Raider mm -hmm. 4 to było to, co. E, działo się w Egipcie, tylko w tych. E, w... Dobra. piramidach. Mm -hmm, mm -hmm. To tak czy inaczej. Jakby pierwsze trzy części Tomb Raidera, jak dla mnie, ok. E, w ogóle, z Tomb Raiderem to jest ciekawa rzecz, bo e, tak cofnę się na chwilę do pierwszej części, to była pierwsza część. Gdzie protagonistką, to było niespotykane, może nie pierwsza gra, gdzie protagonistką była kobieta, ale na taką skalę w grze, gdzie protagonistką była kobieta, pomijamy oczywiście fakt, że jednym z większych takich jej atutów były dwie piersi zrobione z dwóch trójkątów. Czym oczywiście jako dzieciaki się jaraliśmy, no bo wiadomo, hmm. taki wiek ale same gry bardzo dobre, tyle że po że to, to, trójce nie wiem, ja czułem zmęczenie serią Później to nie było dla mnie, to już nie był ten poziom, po prostu. To jeszcze czwórka to było The Last Revelation, a piątka to było Chronicles. Właśnie. Chronicles, Last Legend, Revelation. to było zupełnie co innego. Czyli jeszcze było Chronicles i potem był jakby The Angel of Darkness, który był ogólnie krapem, mm -hmm. nie? Wiesz co, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o Tomb Raidery, no to ja też tutaj pecetowy, pecetowy gracz, także ja wszystkie te Tomb Raidery tyrałem i byłem wielkim fanem Larry Croft i ściągałem sobie nudesy z internetu z Larą Croft, bo było tego pełno. Oj, było, było. Swoją drogą, który to był rok? To było w 97 roku na E3. Sony zatrudniło, albo inaczej, nie wiem czy Sony, w każdym razie na E3 pojawiła się bardzo, no, już teraz jakby taka memiczna modelka, czy też modelka, która po prostu zapisała się na kartach historii, która wcielała się w Lara Croft. I mm -hmm. każdy, kto zobaczy zdjęcie tej modelki z 97 roku z E3, będzie wiedziało doskonale, o kogo chodzi. Z ciekawostek dodatkowych, w 98 roku, 9 lipca, wychodzi Diablo 1 na PSX, no i oczywiście unikatowa rzecz: można grać B2, co było genialnym posunięciem, i ja po dziś dzień nie rozumiem, czemu PC-owi gracze są tutaj pokrzywdzeni. Natomiast, jeszcze jedna rzecz, wspominałeś o tej biatyce, która była w świecie, ja cały czas zapominam nazwy, w świecie Gwiezdnych Wojen. Master Natomiast. Mhm. Dokładnie. Natomiast, nie wiem czy słyszałeś o biatyce w świecie Final Fantasy. Był, znaczy DCD znam. To dużo wcześniej, dużo wcześniej. Jesteśmy w roku 98, o DCD nikt wtedy jeszcze nie myślał. I wyszła taka gra, która się nazywała Air Gates. Mhm, ona tak. chyba wyszła tylko i wyłącznie na rynku oczywiście na amerykańskim rynku chyba też wyszła na japońskim no to oczywiście to była gra która była dziwna bo to były dwie gry w jednej z jednej strony mieliśmy 3D dungeon crawlera gdzie chodziliśmy sobie po lochach, zabialiśmy potworki, broń nam się niszczyła i tak dalej. Był tam system w ogóle giełdy, gdzie mogłeś sobie wrócić do siebie do domku, miałeś mało hajsu, powiedziałeś, ok, teraz inwestuję, po czym przez ekran leciały ci tam wykresiki, no i mogłeś tak sobie siedzieć na przykład dwie godziny, aż trafisz na, na mhm. dobrą koniunkturę, co niej sobie sprzedać. Ale, e, co było dużo lepsze, to właśnie bijatyka e, z postaciami z Final Fantasy, czyli e, Cloud, Sephiroth, Tifa, cała reszta i... To była gra, która to nie była zła bijatyka, może tak. To nie mm -hmm. była tragiczna bijatyka, to nie była bardzo dobra bijatyka. To była gra, która ja bym to nazwał klasycznym, niewykorzystanym potencjałem. Eee, zabrakło przede wszystkim reklamy, wyrzucenia tej biatyki gdzieś dalej, szerzej. Square chyba nie, samo w to wszystko nie uwierzyło, natomiast grało się naprawdę przyjemnie i powiem ci szczerze, że siedzenie na kanapie z kumplem dawało wiele satysfakcji, tyle, że tam problem był troszkę sterowaniem, bo bardzo podobnie... Kojarzy... O, kojarzysz Bloody Roar? Taką biatykę z co yy, Czy to się kasyrza. zwierzęta zmieniali? Kojarzę. Tak jest. Mhm. Bardzo podobne ujęcie było, jeżeli chodzi o AirGatesa. Natomiast problem był ze sterowaniem, bo mimo wszystko wiesz, biegałeś, mogłeś sterować krzyżakiem, mogłeś sterować gałką analogową, ale w momencie, wyobraź sobie, że niektóre sekwencje wprowadzałeś do ciosów specjalnych, musiałeś zrobić półkole albo całe koło, no to. Ciężko czasami yy, gra odczytywała twoje zamiary, tak? Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na arenie 3D. Dwóch chłopków biegnie wokół siebie. Kiedy ja zacząłem wprowadzać input? W tym momencie gra nie była zbyt dokładna w tym wszystkim, no i troszkę szkoda, ale, ale może i lepiej, że takie rzeczy pozostają ciekawostkami, chociaż kto wie. Ja osobiście sam powiedziałem, że jeżeli chodzi o postacie gościnne w nowym tekenie, ja TIFę przyjmuję z otwartymi rękoma, tak? I Snake'a z MGS-a, tak? Jakby Snake i TIFA to jest coś, co mi się sprawdzi absolutnie będzie pasowało. Czy jeszcze coś mam z 98? Myślę, że nie. Medieval. Medieval można wspomnieć. Gra specyficzna. Ona była oparta na świecie tego Tima Bartona. Jeżeli chodzi o to, jak do tego podeszli. Natomiast nie przyjęła się. Co ciekawe Sony chciało zrobić z tego serię. Oni chcieli, żeby to był kolejny duży hit. No, seria się nie udała. Wyszedł remake na PS4. -kę. Fajny, ja lubię. No ale mm -hmm. nie sprzedał się. Co znaczy zrobisz? Dwojka chyba jeszcze Mediwila wyszła, nie? Bo jeszcze chyba potem dwójkę wydali. Nie pamiętam, czy była kontynuacja w tym momencie. Nie, nie chcę skłamać, ale jedynka no, nie sprzedała się dobrze, więc yy, nawet jeżeli wyszła dwójka, to mało kto o tym słyszał. No, nie siadło, jak to mówią. Wiesz co, chyba na tym się zatrzymamy. Mamy dwie i pół godziny. <laughs> mało to kto tyle, chyba. Tyle dotarł. zeszło? Tyle no. zeszło? Dokończymy okay. sobie jeszcze o tych, ja... o tych grach na PlayStation, bo tutaj tematów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo mhm. eee, i myślę, że sobie to podzielimy na pół. Chociaż mamy rok, skończyliśmy na 98, 8. czyli będziemy mieli... szli w 99, ale to może zróbmy tak, skoro będziemy zamykać na 98, ja szybko patrzę, czy jest coś wartego jeszcze wymienienia. Eee, Parasite Eve było, Brave Fencer, był, Tactics, był. Okej, okay, wyszło Dead or Alive, można mm -hmm. o tym wspomnieć. Dobra seria bijatyk, jak najbardziej, wspominałem o tęczu, a właśnie, też rzecz o której warto wspomnieć. W 1998 roku wychodzi druga część przygód Aiba, czyli Abe Exodus. I każdy, kto grał w pierwszego platformera, to podejście do systemu 2,5D, gdzie z jednej strony w większości poruszymy się po platformie 2D, postać natomiast jest zrobiona no, w 3D. No i oczywiście wchodzimy czasami w głębie. Bardzo fajna przygoda, bardzo fajny system. No i oczywiście możecie bekać i pierdzieć, tak? I gwizdać. No to czego chcieć więcej? To ja, jest o gra Jeszcze jednej grze. Bym, jeszcze o jednej grze chciałem wspomnieć, może już mniej znana, ale. W tamtym czasie był duży hype i była to gra, w której, mm -hmm. uwaga, twarzy użyczał Bruce Willis. Wow. I było A, to no Apocalypse. Tak. I Oczywiście. to było w ogóle... Wiecie, że i tu, w tej wow, Bruce Willis. Pamiętam takie zdjęcie było Bruce Willis siedział z takimi kulkami przyczepionymi do mordy. Mm. <laughs> ja pamiętam po latach sobie spojrzałem w to no to tam on. Nie, nie wiem, czy w grze to nie było widać, że to jest Bruce Willis, bo była postać tyłem. Tak. Od tego trzeba zacząć. Windrze może tam było faktycznie widać, że to był Bruce Willis, szczerze mówiąc. <laughs> Dziwna rzecz. Słuchaj, w po ogóle. coś to zrobili, tak? Jakby no no to nie, nie mogło Bruce być zrobione celu. Na okładce był Bruce Willis i był wielkimi, znaczy góry napisami Bruce Willis, no wiadomo, nie? To jak Bruce Willis, to Bruce Willis, ja im wierzę. Ale wychodziły takie rzeczy. Czy jeszcze coś mhm. też dodać, jeżeli chodzi o 98 rok? Myślę, że to chyba tyle. Jakbyśmy chcieli gadać, to tam jest sporo rzeczy, o których można by wspomnieć. No, jedynie dodam, ale to było mówione na poprzednim odcinku. W 1998 roku również była premiera Dual DualShocka. Chciałbym powiedzieć DualShocka 2 pierwszego pierwszego DualShocka. Także poza analogami doszły jeszcze wibracje. Tak? Ilość sprośnych żartów dla operatorów DualShocków no, nie miała granic. tak Co można z nim zrobić? Nawet wspomnę tutaj o czymś, co powinien być zaznajomiony z tą sytuacją. To było za czasów PS2. Co prawda, ale że przy której to było grze? Przy Gran Turismo, czy przy Final Fantasy chyba dziesiątce, że jeżeli odpowiednio gdzieś się wyszło do menu, nie, albo może w menu samej konsoli, to dało się uruchomić tak, jakbyś przełączał wibrację, czy też do wibracji, ale wyjść i że on y, pad wibrował Wstawało. cały czas. Mm -hmm. Było coś tak. cały było? czas. I to nawet re tam, znaczy reklamowali tam, trole internetowe reklamowały, że Dual Shock for Girls czy coś takiego, co nie? Było coś nie ma wibratora w dobu, a jest shock. Proszę bardzo, poradzimy sobie, jakby damy radę. Co nie, czemu nie? Dobra, słuchaj. 98 rok. Zaczniemy 99 w przyszły mm -hmm. Podcast i mam nadzieję, że nie będzie trwała aż 2,5 godziny. Mam nadzieję, że w ogóle dotrwaliście do tego zakończenia tutaj, bo trochę nam zeszło. Ale to materiału prawda. jest mega dużo i podejrzewam, że przy PlayStation na przykład 2 i PlayStation 3 będzie podobnie dużo dużo materiału. Także to na prawda. razie to zostawmy może w tym, w tym miejscu i przy na kolejnym wrócimy sobie do PlayStation. Także to była, to była pierwsza. Gier wychodziło mnóstwo i podejrzewam, że tak wiele osób może tutaj się odezwać, że nie powiedzieliście o jego ulubionej grze. Tak. Ale... Dlaczego nie wspomnieliście no o tym tytule? Tytułów było masa i nie ma możliwości, żeby opowiedzieć wszystko, no i dlatego wybraliśmy te tytuły, które my graliśmy i które dla nas były bliskie, a niekoniecznie musieliśmy grać w tytuły, które graliście wy. Ale może jeszcze się pojawią one przy kolejnym podcaście z tych, z tych tytułów nowszych. Tak czy tak, ponownie moim rozmówcą był Bartek Bart Jakubczyk. No i oczywiście prowadził jak zawsze Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, zwany również Krzysztofem Energikiem Micielskim. Tak jest. I zapraszamy na kolejny podcast, który będzie już niebawem. To tyle. Pozdrawiam Was energii, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.